Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich w progach kawiarenki Piosenka o porcelanie. Przed nami Tony Judd, lecturer, a człowiekiem, który go wygłosi w tym roku jest profesor Jarosław Chrycak, którego bardzo serdecznie witamy. Drodzy Państwo, kilka słów na początku takich technicznych jeszcze bardziej, bo jak wielu z Państwa wie, Jarosław Chrycak mówi biegle po polsku, ale ponieważ jest z nami grupa z Ukrainy, gości, i nie wszyscy rozumieją po polsku, więc poprosiliśmy profesora, żeby ten wykład wygłosił po ukraińsku. I w związku z tym mamy symultaniczne tłumaczenie. Pani profesor Ola Chnatiuk będzie tłumaczyła Państwu na język polski w słuchawkach, tym, którzy będą chcieli mieć ten wykład po polsku, i będzie też równoległe tłumaczenie na język angielski przez Olenę, która jest tutaj z nami z Lwowa. Także tak to zrobimy tym razem, mierząc się z przekładami i z różnymi językami. Jestem winien Państwu kilka słów wprowadzenia. Dlaczego akurat Tony Judd Lecture w Krasnogródzie i na pograniczu? Ta tradycja już sięga dobrych kilku lat. Myślę, że to już jest piąty wykład imienia Tony'ego Judda. Rozpoczął tą tradycję Timothy Snyder, który też jest z nami teraz. Były też wykłady Krzysztofa Meissnera, Przemysława Czaplińskiego, Ireny Grudzińskiej-Gross, a w tym roku Jarosława Chrycaka. Tony Judd, tak się złożyło, że wybitny historyk amerykański, którego rodzina zresztą pochodzi niedaleko stąd, część rodziny po stronie litewskiej, żydowskiej rodziny Tony'ego Judda. Część tej rodziny zginęła podczas zagłady, ale Tony Judd wzrastał już najpierw w Londynie, a potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie był profesorem Uniwersytetu Nowojorskiego i założył tam tak zwany Instytut imienia Remarka. I to był instytut, którego zadanie, tak jak Tony Judd go określił, było prowadzenie rozmów, zbliżanie Ameryki z Europą, ale Europą rozumianą już w takim sensie pełnym, to znaczy Tony Judd był tym historykiem, który dużo zrobił, żeby historia europejska była nie tylko historią Zachodu, ale całej Europy. I ja się też w tym kręgu Remark znalazłem od początku jego istnienia. I jednym z tematów rozmów czy dyskusji moich z Tonym Juddem była idea tworzenia takich nowych form edukacji, koledżu, akademii. On był człowiekiem uniwersytetu, ale jednocześnie był człowiekiem, który nie do końca dobrze się czuł tylko w akademickich strukturach. Stworzył to ten Remark Circle, nie tylko instytut, ale Remark Circle po to, żeby ludzie różnych profesji spotykali się na rozmowy różnych dyscyplin i był mistrzem moderowania, prowadzenia rozmowy czy dialogu i żył właśnie jako taki troszkę perypatetyczny filozof, który żyje i tworzy rozmawiając z ludźmi. I bardzo często te spotkania miały taki charakter, że one się przekładały potem na jego książki. Często odnajdywałem fragmenty debat, które prowadziliśmy w książkach późniejszych Tony'ego Judda. Był tutaj z nami w Krasnogródzie już pod koniec swojego życia, za wcześnie przerwanego, choroba odebrała nam go za wcześnie, ale zdążyliśmy jeszcze się spotkać tutaj i
Ta idea i Krasnogródka jeszcze nie była odremontowana wtedy, jeszcze nie było tutaj Międzynarodowego Centrum Dialogu i to, jak żeśmy tworzyli, budowali tą ideę, odradzali to miejsce, było też w dużej mierze, działo się podczas rozmów z Tonim Dżadem, marzył, że będą się tutaj działy takie rzeczy, które dzieją się obecnie, i o których zaraz Państwu powiem, ale ta taka idea utopii edukacyjnej, miejsca, w którym można tworzyć nowe formy rozmowy, spotkania, edukacji, była mu bardzo, bardzo bliska. Więc Międzynarodowe Centrum Dialogu wiele mu zawdzięcza i nie jest to przypadek, że żeśmy ustanowili ten wykład jego imienia po tym, jak odszedł z naszego świata. I wtedy, kiedy to się stało, właśnie Jarosław Chrycak był człowiekiem, który powiedział nam, nie wiem, czy Sławku, czy to pamiętasz, że powinniśmy zacząć czytać to niego Dżada. Jarosław Chrycak jest szefem Katedry Historii Katolickiego Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, gdzie czytano, jego doktoranci byli wprowadzani przez Sławka w książki Toniego Dżada, ale stąd się narodziła pierwsza idea stworzenia takiego seminarium, które dzisiaj nazywamy Czytanie Drugiego i na które przyjeżdżają studenci, doktoranci, profesorowie, ludzie też innych profesji, tutaj do Krasnogródy po to, żeby czytać ważne teksty, książki i je dyskutować. Stworzyliśmy to właśnie z tego impulsu Jarosława Chrycaka razem z Marcy Shore i Timothy Snyderem i tak powstał, ukonstytuował się właśnie ten zespół prowadzący czy dbający o ciągłość tej tradycji i dzisiejszy wykład akurat tak się składa, że jest no ostatnim dniem takiego seminarium, które prowadziliśmy tu przez cały tydzień, Czytanie Drugiego. Czytaliśmy od początku pierwszego roku Toniego Dżada, ale potem czytaliśmy Hannah Arendt, Leszka Kołakowskiego, Czesława Miłosza, Simone Weil. I zawsze to były niezwykle ciekawe, ważne, takie budujące nas na nowo rozmowy. W tym roku to spotkanie nasze, dlatego jesteśmy tutaj w gronie Ukraińców, Litwinów, Czechów, Niemców, jest Duńczyk z nami, Amerykanów, właśnie z tego powodu, że jesteśmy wszyscy częścią tego seminarium. Ale w tym roku to spotkanie miało jeszcze inny charakter, bo czytaliśmy na żywo nieskończoną jeszcze, pisaną ciągle przez Timothy Snydera książkę o wolności, co bardzo mi przypomniało ducha spotkań z Tony Dżadem, że on rzeczywiście też tak pisał książki, potrzebował rozmów i te rozmowy były takie decydujące często o tym, co książka potem zawierała, więc wszyscy, którzy w nich uczestniczyli, mieli poczucie, że współtworzą jakąś wspólną opowieść. I tak, mam nadzieję, będzie też z książką o wolności Timothy Snydera, która jeszcze, to jest ostatnia rzecz może, którą chcę powiedzieć, która kończy się takim rozdziałem o rządzie. Ma różne wcześniej rozdziały poświęcone różnym cechom wolności. Natomiast na koniec tej książki Timothy Snyder pisze o tym, jaki powinien być rząd, żeby ta wolność mogła być zrealizowana, czy jak wolność może tworzyć rząd. Troszkę może się to nam, ja pamiętam właśnie ten czas początku lat 90. moich pierwszych spotkań z Tonim Dżadem, kiedy wydawało mi się, że rząd jest jak najdalej od wolności i że rząd jest czymś, co może nam tą wolność tylko ograniczać czy zabierać. I mój szok wtedy polegał w dużej mierze na tym, że Tony Dżad mówił odwrotnie. To znaczy on pisał wtedy tą książkę Źle ma się kraj, która jest też po polsku i był bardzo za tym, że
powinniśmy wracać czy przywracać odpowiedzialność rządu za różne części naszego życia publicznego, żeby właśnie one mogły ocalać, być ocalone przed siłami konieczności rynku i innymi. Jest jego słynny esej z tym miejscem też związany, kiedy on na nowo czytał Zniewolony umysł ze swoimi studentami Czesława Miłosza i analizował Zniewolony umysł i Ketmana pod kątem konieczności rynkowej, już nie historycznej jak Miłosz, tylko konieczności rynkowej. Więc to wszystko pragnę tylko podkreślić, ile jest tutaj zbieżności i związków, które tworzą takie spotkania jak dzisiejsze. I bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie, Sławku, do wygłoszenia wykładu i głos jest twój. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Krzysiu, za wprowadzenie, a szczególnie za zaproszenie. To jest wielki honor dla mnie. Z jakiegoś powodu Krzysztof poprosił, żeby występował w języku ukraińskim. To chyba uważa, że mój angielski nie jest tak zbyt dobry, żeby występował w języku angielskim. Prawdę mówiąc, ja mówię kiepsko w wszystkich językach, włącznie z ukraińskim językiem. Także państwo nic nie straci, jeżeli by mnie słuchać w języku ukraińskim. Moja żona, która siedzi, czasem sugeruje, żeby ja by najmował jakiegoś aktora, kto by czytał tekst zamiast mnie. Ale ma państwo chyba zna takiego słynnego bohatera polskiej historii. Króla Wiśniewieckiego, nawiasem mówiąc po części rusyńskiego czy ukraińskiego pochodzenia, był znany z tego, że płynnie mówił na 8 językach. Był tylko jeden problem. Nie miał nic do powiedzenia w żadnym z tych języków. Ja mam taką nadzieję, że mam coś do powiedzenia. To znaczy, że mój taki zamiar jest, to tekst lekcji, czy takiej idei tej lekcji, że składa się z dwóch części. Pierwsza część to Dżad idzie na wschód, na Ukrainę. A druga część, co to jest Ukrainie jako wyzwanie dla całego świata, a w końcu ja popróbuję połączyć te dwa tematy, wątki w jeden. No i teraz następuje ten moment, kiedy zacznę mówić w bardzo specyficznej wersji galickiego dialektu języka ukraińskiego. Ja bardzo przepraszam tłumaczy, bo uważam, że będę miał jakieś pół godziny bardzo krótkiego czasu. Może zacznę. Nielegko mówić pro kogoś, kogo lubisz. Zawsze jest zagroза wpasti w pafos i sentymentalność. Сьогодні говоритиму про двох людей, які я дуже люблю. Вони між собою пов'язані. Вони пов'язані з цим містом, з Красногрудою. Один поїхав з Красногруди на захід і добрався аж до Каліфорнії, до університету в Берклі. Для іншого Каліфорнія, той самий університет Берклі, був найдальшою західною точкою, куди він добрався, а найдальше на схід він прийшов до Красногруди. Це, як ті, знаєте, касті, що один пішов на схід, другий пішов на захід, десь не зустрілися. Один з них був Чеслав Мілош, а другий був Тоні Джад. Ні один з них не був в Україні. Красногруда була хіба найближчим місцем, куди вони мали дійти до колишнього радянського кордону, але його ніколи не перейшли. Красногруда стоїть на польсько-литовському пограниччі. І з перспективи Красногруди Україна – це дуже далека земля. Можна собі уявити, що до кінця XVIII століття, поки існувала Річ Посполита, то припускаю, що шляхта з Красногруди і шляхта із України зустрічалися в Варшаві на одному сеймі. І це була одна територія. Якщо ж говорити про посполитих, не шляхту, то в їхній уяві, припускаю, Україна була також далекою, але дуже багатою землею. Щось на зразок Палестини з Біблії. Землі, яка омита молоком і медом. Саме так описували Україну у польській поезії часів Ренесансу. І так само вона функціонувала в уяві народних піснях.
Україна була така собі кокень. Той, хто знає середньовічну історію, може вийти. Це така символ такої дуже багатої землі, де живуть у багатстві і розкоші, і де не треба тяжко працювати, бо природа постачає все необхідне. Але Україна в межах Речі Посполитої мала ще інший образ. Як твердив польський історик Ян Блонський, якщо польський рай був на Литві, то польське пекло було на Україні. Багатство України було і благословення, і прокляття. Благословення, бо обіцяли кращі умови життя. Прокляття, бо притягало різнородних авантюристів, завойовників, кожен з яких хотів встановити свою владу над цією землею. Як казала українська приказка, не продушивши бджіл, не дістанеш меду. Місцеві селяни були тими бджолами, які вробляли мід. Про Річ Посполиту говорили, що вона є небесами для шляхти, раєм для євреїв, але пеклом для селян. Експансія зовні, поєднання з тими конфліктами всередині, витворила таку смертельну суміш, коли раз по раз вибухала екстремальним насильством. Як писав український козацький літописець після повстання Хмельницького, на цій землі кров лилася рікою, і мало хто в тій крові руки не мочав. Це запис 18 століття, але 20 століття було ще гіршим. Україна в 20 столітті була одним з найнебезпечніших місць для життя, і якщо ви хотіли жити спокійним довгим життям, то, боронь Боже, було б вам народитися в Україні. Тімоті Снад, який тут сидить разом з нами, назвав цю всю землю між Берліном і Москвою кровавими землями, але в центрі тої кровавих земель, як можна сказати, їх серцем темряви, була Україна. Але повернемося до Мілоша і Джата. Обоє у міру своїх великих талантів, інтелектуальної чесності, пробували розказати Заходу про важливість історичного досвіду Східної Європи, саме тих кровавих земель. Обидва вважали, що Схід має щось дуже важливе сказати Заходові, при умові, звичайно, що Захід буде готовий слухати. До речі, хочу спитатися, як мене чути? Можна далі продовжувати. Я вам признаю, що я в перший раз читаю так поволі, це мій майже рекорд. Отже, є дуже багато спільного між Мілошем і Джатом, але є одна засаднична різниця. І ця різниця не можу пояснити собі, можливо, Кшиштоф Чижевський знає. Різниця полягає в тому, що Мілош не писав ніколи про Україну. Можливо, я помиляюся. Можливо, Кшиштоф знає краще і спростує мене, але маю враження, що українська тема не була для нього важливою. Принаймні, не знаю жодного тексту Мілоша, де би Україна фігурувала не те, що як першорядна, а навіть другорядна тема. Натомість Джад відкрив Україну в останні роки свого життя і весь час підкреслив її важливість. Про цей момент, український момент біографії Джада мало хто знає. Я її розповідаю, тому що це частина також моєї біографії. Це сталося у 2004 році, коли був перший український Майдан. Я тоді викладав в Колумбійському університеті, слідкував за подіями, і враження було дуже тяжке, психологічне, тому що ти розумів, що там стається щось, в Києві робиться щось дуже важливе, є велика загроза, а ти розділений океаном, і ти не знаєш, як цьому всьому допомогти. І тут ми разом з Олею Гнатюк, Оля Гнатюк, яка зараз перекладає мене на польську мову, ми прийшли до такої ідеї, що маємо написати листа, звернення від західних інтелектуалів до урядів з допомогою підтримати Майдан. Ми написали цього листа, вислали своїм знайомим, американським професорам українського походження з Гарварду, і попросили їм допомоги, що вони допомогли нам зібрати підписи. З зрозумілих причин не буду називати прізвища. Вони відповіли, що вони не будуть не то, що цього листа підписували, а навіть поширити його не будуть, бо лист надто примітивний. У той самий день, через свого неукраїнського знайомого, я прислав копію листа Тоні Джату. Він не лише підписав зразу, але зразу почав його поширити. Він прислав Новому Чомському, Емілу Валерстіну, Тімоті Ешу, іншим відомим людям. І за час ми дістали їхні підписи.
Пізніше цей лист назвали одним з найкращих і найвпливовіших текстів, коли появилися в часи Першого Майдану. Але без Джатта він би просто не зіснував. Зразу після перемоги Майдану Джатт написав дуже короткий текст про Україну. І цей текст вийшов оп-ед в New York Times. Про цей текст мало хто знає, принаймні його не включали в жодну збірку текстів, есеїв Джатта. Вона так називається «Україна». І ключова теза цього тексту така. Хоча Україна дослівно означає «пограниччя», «Україна – пограниччя», вона є у набула і є в центрі європейської політики. Україна є символом складності сучасного світу, і це, пише Джатт, не робить наше життя легшим, але це спонукає наш розум до концентрації. Це цитата. Окрім того, існує ще один текст, в який Україна фігурує не прямо, а імпліцитно. Це є коротке есе, до слова моє улюблене, «Пограничний народ», «Borderland People». Він написав цей текст незадовго перед смертю, думаю, на увазі тут була інспірація, це була Красногруда. У цьому тексті він стверджував про особливу вартість пограниччя. Пограниччя, писав він, є місцем, де країни, спільноти, лояльності, схильності, неспокійно зіштовхуються одна з одною, і через це місце особливо креативним. Таких місць було колись безліч, і Джатт називає 9 міст, які уособлюють цього пограниччя. І 3 з тих місць є в Україні – це Чернівці, Одеса, Ужгород. Тобто 3 з 9 міст, які є креативними містами, є в Україні, що непоганий результат для країни, яка займає менше половину процента території земної кулі. Принаймні, там не було жодного російського міста. От, що, звичайно, означає, що в Росії міст таких немає, але це означає, що в уявній географії, ментальній географії Джатта цих міст не існувало. Я згадую про ці українські епізоди і тексти у некролозі зразу після смерті Джатта. І це було в 10-му році, це вже 13 років з нами Джатта немає. Я скінчив цей некролог побажанням, щоб в українських стетах Тоні Джатта читали на рівні з Грушевським. Грушевський – це найбільший історик український. А поки цього немає, писав я, треба вчати українських читачів до Джатта і розпалити в них справу до нього. Я дуже радий сказати, що мої мрії здійснилися. За ті роки, які пройшли від смерті Джатта, а це вже 12 років, в Україні видані майже всі головні книжки. За винятком декілька історичних графій, монографій, які не будуть мати широкого читача. Ця заслуга належить приятелю, моєму приятелю Ігору Балинському. Він є директором видавництва «Човен». І він дбав про переклад усіх книжок, котрі, які треба знати, читати українцям. І в одному з інтерв'ю Ігор сказав про Джатта дуже лаконічно. Після читання Джатта береться за голову. Трясся, чому я не прочитав цього раніше? І це загальне почуття нас багатьох українців. Ігор довгі роки був директором журналістської програми в нашому Українському католицькому університеті. У цьому ж університеті, зразу ж після анексії Криму і війни в Донбасі, ми почали разом зі студентами читати і говорити Джатта. Серед студентів була Уляна Кирчів, яка сидить. Вона вчилася в Львівському університеті, але прибилася до нас через свій інтерес до французької інтелектуальної традиції. Очевидно, це була одна з головних тем Джатта, тому вона прийшла до нас. Про цей курс Марші Шор написала в журналі «Нью-Йоркер» в серпні 2015 року, і називалася ця стаття «Рідінгтон і Джатт in wartime Ukraine». Одним з героїв цього статті був мій колишній аспірант Микола Балабан. Він долучився до нашого курсу зі фронту через онлайн. Він був тоді на фронті. Микола пішов на фронт після того, як вбили на Майдані його близького друга. Цей друг називався Богдан Сольчаник. Молодий соціолог, також колишній наш студент. Його політичні погляди були десь посередині між центристськими і лівими. І, на мою думку, Богдан Сольчаник найкраще вписувався в цільову аудиторію, для якої Джатт писав свій політичний заповідь «Ілфрес де Ленд». Ми з Богданом обговорили цю книжку та інших авторів, до яких мали спільну пристать. Ще одним студентом на цьому курсі був Михайло Мартиненко. Він був на Майдані в саме найтрагічніший, небезпечний момент, коли розстрілювали людей. Він не втік з Майдану, він боровся до кінця. Треба цього хлопця, знаєте, який тоненький, худенький, але він має страшну силу волі.
Він через багато що прийшов. Михайло є киянином, не львів'яном, вчився в Київському університеті, але там на Майдані познайомився з Марічкою Гупало, ще одною студенткою з Київського католицького університету, яка стоїть там за стіною, вона не покажеться, вона дуже маленька, треба дуже уважно її подивитися. Отже, Михайло Мартиненко записався на нашу докторську програму, там він одружився з Марічкою, разом вони приїхали в Краснодар на перший семінар, якраз коли читали Джата. У перші дні війни з Росією Михайло пішов на фронт, він зараз там. І тепер з нами є лише Марія. Обоє вони, цю добру новину, чекають на дитину. Дитина має народитися у 24-му році. Ми всі надіємося, що це буде рік перемоги і миру. І дитина Марії та Михайла, які дві дочки Уляни, будуть жити в демократичній, заможній і європейській Україні, дружній до нашого найближчого сусіда Польщі і Литви. Ще один учасник семінару про Джата в Красногруді – Юрій Опока. Він був студентом Ігоря Балинського моїм, тепер він є викладач. Як більшість наших студентів, коли чи молодих, він пішов на фронт добровольцем. Але він має одну велику мрію. Як тільки скінчиться війна, він хоче написати інтелектуальну біографію Тоні Джата. Якщо війна скінчиться швидко, то є шанси, що це буде перша біографія Джата, написана в будь-якій мові, але тим разом це буде українська мова. Перші переклади Джата були опубліковані в українському двотижневнику «Критика». Редактором цього журналу довгі роки була Оксана Форстина, яка теж сидить з нами. На нашому тепер семінарі є молода, але вже дуже знана письменниця Надійка Гербіш, теж не сидить. Вона познайомилася поза католицьким університетом з Джатом, але Джат її дуже зампінував своєю тотальною чесністю і стилем. І з того часу вона прочитала всього Джата. А десь на початку 2000-х років я дав прочитати збірку есеїв Джата «Reappraisals» людині, яку маю за честь називати своїм другом, а це єпископ Богдан Борис Гудзяк, який засновник нашого університету. Як і надійці, Борисові Гудзяку Джат дуже зайшов. Виняток став тільки один есей. Есей, в який Джат критикує Івана Павла II. Ну, зрозуміло, єпископ читає текст, де критикується Іван Павла II, розумієте, яка буде його реакція. Борис вважав, що ця критика надто гостра і несправедлива. І нарешті ще один мій студент, Андрій Кузьмяк, має ідею створити в Україні постійно діючий семінар імені Тоні Джата. Я говорю це все для того, що, по суті, Джат останні роки, більше 10 років, став частиною моєї біографії особистої і біографії нашого всього середовища. Моя природня скромність не дозволяє мені сказати, чи я був дійсно першим українцем, який прочитав Джата. Я, однак, можу ствердити, бо пам'ятаю це точно, що відкрив собі Джата ще десь на початку 90-х років, коли почав регулярно читати New York Review of Books, а Джат почав писати там, і саме звідси почався шлях до слави. Про його книжку «Past Imperfect», напевно, найкращу книжку, я дізнався від рецензії Чеслава Мілуша. Якщо не помиляюся, це рецензія великому друкованому в краківському журналі «Знак». Я прочитав цю книжку після, і досі вважаю, і говорю це чесно, від сіло серця, що це найкраща історична монографія, яка появилася після падіння комунізму. Цю думку поділяє також Ірина Вушко, моя колишня студентка і перша аспірантка Тімоті Снайдера. На цьому семінарі ми читаємо, дискутуємо новішу книжку Тімоті Снайдера. І, на мою думку, український переклад розмов Тімоті Снайдера з Тоні Джатом, а ви маєте польський переклад десь тут, це та книжка, яка найбільше спричинилася до поширення Джата в Україні. Мою пристрасть до Джата поділяє моя дружина Оленка Джаджора. Набрала участь в першому читацькому семінарі в Красногруді, коли ми читали Джарта. Разом з нею ми читаємо в католицькому університеті курс «Великі книжки», і ми час до часу включаємо Джарта також у список книжок, які треба читати. А більшість перекладів Джарта на українську мову зробив наш спільний син Павло Грицак. Доля полишає така, що ти не завжди перекладаєш те, що любиш. Але наш Павло любить і читати, і перекладати Джарта. Можна сказати, що популяризація Джата стала нашою спільною сімейною справою. У нашій сім'ї тільки два коти. Нічого не можу сказати про Джата. Наводжу всі ці приклади лише з одною метою. Щоб показати, що Джат прийшов в Україну. Причому прийшов дуже особливий спосіб. Він привів з собою, як локомотив, багато інших добрих авторів. Знову поділюся особистим спогадом. Один з моїх найбільших і найприємніших відкриттів сталося, коли я подивився інтерв'ю Тоні Джата з відомим американським коментатором-журналістом Чарлі Роуз.
Чарлі тоді спитав Джата, хто є найбільшими інтелектуальними гуру. І Джат назвав двох – Альбера Кам'ю і Лешка Колоковську. Це слова спровокували у мене пристав откровення. Я признаюся, що я старий бітломан, і таке саме откровення я почув, коли перший раз почув пісні «Бітлз». Це було щось, знаєте, яке не придається словами. Бо справа в тому, що і Кам'ю, і Колоковський є моїми улюбленими авторами. В чому полягало це откровення? Раптом розумів, і це дуже важливо для Джата. Джат проходить не сам. Джат приводить за собою цілий довгий список авторів. Він, як знаєте, той локомотив, який вривається цей простір, тягнучи за собою ці всі інтелектуальні вагони. І ти раптом починаєш відчувати себе, що ти насправді частиною дуже малого, але дуже пов'язаного між собою світом, який пов'язаний біографіями, ідеями. Це дуже густий світ. У цей світ я включаю найбільшого інтелектуального героя Кам'ю Сімон Вайль. До нього належить очевидний Чеслав Мілош, Ганна Арендт, Кшиштоф Чижевський, який так систематично опікується спадщиною Чеслава Мілоша. Це він спрадив Джату в Красногруду, а також разом з дружиною Малгожатою декілька років підряд гостить у себе літом Тімоті Снайдера і Марсі Шор. А від кількох років гостить також студентів і викладачів з України. Іншими словами, як бітломан пізнає бітломана, так само ті, хто читали Джата, легко пізнають тих, що читав Джата, то Джата вже читали. Це ефект снігової лавини. Вона починається з найменшого поштовху, з невеличкої грудки, а далі вона котиться, де чуєш себе цією лавиною, але не поховній в цій лавині, а чуєш якесь почуття інтелектуального визволення. І дуже добре оце відчуття, що ця лавина вже є в Україні, що Джат зайшов в Україну, власне, як ця лавина. Я мушу сказати чесно, що прихід Джата в Україну не є без проблем. Є проблеми з Джатом. Це найбільша проблема, яку я дістав з свого спогаду, з досвіду, це проблема з читанням Ілфа Розделенд. Ми двічі раз його включали в курс, і двічі раз ця книжка не спрацювала. Перший раз студенти скаржилися, що це занадто складна книжка, бо в ній є багато чого того, що не розуміють. І це було задовго до війни, бо тоді Україна була ще дуже провінційною, спровінціалізованою, і не була відкрита на світ. Другий раз ми читали вже цю книжку тепер, в травні. І читали з дуже дорослими студентами. Це вже студенти, які мають 35 і більше років. Вони вже давно не студенти, це лідери громадських організацій, інституцій, які беруть в нас окрему програму в католицькому університеті. За винятком двох з тих громадських лідерів, більшість студентів книжка Джата не то, що не сподобалася, вони її радикально сприйняли. І це дуже дивно для мене було. Чому? Ну, по-перше, що вони спали головний тезу Джата, що треба будувати соціальну державу і що одним з можливих виходів з нашої кризи – це створення нової соціал-демократії. По-перше, ці люди, про яких я говорю, вважають, що будь-які ліві ідеї… По-перше, вони не сприйняли головної тези, тому що для них соціальна держава – це рівні соціалізму, а соціалізм – рівні Союзу Радянської Соціалістичних Республік. І вони бояться, що це повернення у минуле, а українці дуже добре знають, що таке минуле в Радянському Союзі. А по-друге, це також дуже важливо, в них немає добрих прикладів соціал-демократії, тому що найближчий приклад, який вони знають соціал-демократії, це є найбільший соціал-демократ в Україні, є кум Путіна Віктор Медведчук. Він є лідером соціал-демократичної партії, яка одночасно буде одною з найбільш корумпованою людиною в Україні, і котра, мабуть, знаєте, власне, дуже довго переховувалася після війни, поки її не знайшли і виманіли на українських полонених, віддавши його Путіну. Другий приклад, який мають перед очами, очевидно, це приклад колишнього німецького канцлера і лідера німецьких демократів Герхарда Шредера, який вважав Путіна своїм другом і не соромиться бути на його зарплаті. То тут радше такий особистий, знаєте, досвід є, бо українцям соціалізм не заходить, скажімо так. І коли вони читають Джата як проповідника соціальної держави, для них це є досить іритуюче. Але навіть цей факт я вважаю позитивним фактом, бо це означає, що Джата по-справжньому читають, по-справжньому дискутують. Уже цитованому есеї «Пограничний народ» Джат виступав проти такого способу організації академічного світу, коли все ділиться на малі секти або гетто.
Коли вони кажуть, що чорношкірі вивчають чорношкірих, геї вивчають геїв. Так, умовно кажучи, самоідентичності, які самі себе вивчають, самі про себе говорять. Подібним чином, чому я це говорю, подібним чином так само функціонує наука в Україні. Бо переважно українці вивчають переважно ще Україну, а українознавчі студії були переважно заняттям майже виключно українців. Донедавна українці були сфокусовані лише на Україні, тому що, я кажу, Україна була дуже провінційна і спровінцизована країна, і зайняті самі собою, своїми проблемами, ми часом не бачили ширшого світу, окрім Росії і ще трохи Польщі. Чому важливий джат? Джат не тільки входить цією лавиною, своїми авторами. Джат виводить Україну на ширший світ. І ще до того, коли почалася війна, ще до того, коли ми нарешті зрозуміли глобальний вимір українського питання. Він спонукає нас думати про себе, українців, по-іншому і по-глобальному. І це, я думаю, головна причина, чому джат так сильно зайшов в Україну. Друга частина, переходжу тепер про Україну і глобальні виклики. Думаю, не треба вам розповідати і переконувати, що війна в Україні має глобальний вимір. Обмежуся лише до простого твердження. У світі зараз неможливо знайти такого кутка, який в той чи інший спосіб не відчував на себе впливу війни. Наведу два приклади. Перший стосується заяви директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі. Літом 22-го року, 3 місяці після початку війни, він заявив, що якщо не будуть відновлені поставки українського зерна через окуповані Росією Чорноморські порти, то світові загрожує, дослівно кажу, пекло на землі. Через брак російського та українського зерна, твердив він, уже почалося заворушення в Шрі-Ланці, Тунісі, Пакистані та Перу. Дестабілізацію Буркін-Фасо, Малі і Чад. Другий приклад. Війна привела до проблем з поставкою до РФ та міндобрів на світовому ринку, а це в свою чергу спровокувало нову хвилю до вирубки амазонських лісів Південної Америки, котрі, як нагадаю, є природніми легенями планети. Дось подивитися на карту світу, побачити велетенські відстані, які віддаляють з одного боку Бангладеш, Бразилію, з одного боку Чад від України, щоб зрозуміти глобальний характер цієї війни. Якщо додати до цього погрози Росії вжити ядерну зброю, то стає очевидним, світ знову стає на порозі апокаліпсису. Мабуть, ви знаєте історію Doomsday Clock, годинника апокаліпсису. Це є метафора, як близько ми до кінця світу. Цю метафору, цей годинник придумали фізики, теоретики, які займаються ядерними дослідженнями. Вони продумали в 47-му році, і тоді вони поставили годинник на 17 хвилин до кінця світу. Кожного року вони переставляють цю стрілку. У січні цього року вони поставили пересунули стрілку на критичну примітку. До кінця світу залишилося 190 секунд. Головна причина – війна в Україні. До голови приходить знаний вірш Чеслава Мілоша про кінець світу. Думаю, що нема проблем цитувати, та й зрештою я погано читаю вірші. Але Мілош пише, що кінець світу прийде непомітно, коли кожен і кожна з нас буде зайнятий своїми буденними справами. Думаю, що війна в Україні унеможливлює такий сценарій, тому що світ гине прямо на наших очах, дуже помітно, разом з українцями, їхніми дітьми, разом військовими і цивільними, зруйнованими електростанціями, містами, винищений випаленою українською землею, значна частина якої більш непридатна до вжитку. Навжу вам одну цитату, статистику, і ця статистика правдива, не вражаюча, не думайте, що хочу вас особливо вразити. За між 14-м і 45-м роком, між початком Першої війни і кінцем Другої світової війни, українці не своєю смертю загинули кожен другий чоловік і кожна четверта жінка. Приблизно 1/3 населення. Отже, маємо тільки 5 роки цієї війни, і Україна вже втратила рівно стільки ж. Україна втратила третину свого населення. На щастя, не всі загинули, більшість виїхали. А означає, що деморфічні втрати, які постав Україна за той час, дорівнює всім тим втратам, які мали 30 років оцієї війни страшної 20-го століття. Загальний висновок, який роблять екологи, а є спеціальний висновок екологічний щодо стану впливу війни на Україну, Росія принесла з собою рівень деградації, подібний до якої тут не бачили ніколи.
Старовинний образ України як пекла, пекла на землі знову повертається. Але тим разом українське пекло може стати пеклом світовим, як для Красногруди, як для Чилі, Малі, Бразилії, Шрі-Ланки. Тут уже немає значення. Формально війна в Україні є війна між двома державами. Але ми розуміємо, що цим значенням це є війна світова. Не формальна, але світова. Це стається не вперше. Декілька років тому вийшла книжка британського історика Домініка Лівена. Це книжка про Першу війну і розпад Російської імперії. І перше речення, з якої починається книжка, звучить так. Більш за все інше, Перша світова війна залежала від долі України. Подібну тезу, але вже про Другу війну, сказав Тімоті Снайдер, виступаючи у 2018 році у німецькому Бундестазі, Україна, твердив він, була головною метою війни. На щастя, теперішня Україна, війна в Україні не стала світовою, хоч сказати, ще не стала, але ефект уже є світовим. Мені до голови приходить порівняння з Палестиною. Географічно Палестина є територією ще менша за Україну, найдуже великим регіоном, але політично місцевий локальний конфлікт між Ізраїлем і арабським світом справляє вплив на весь світ. Без цього конфлікту, скажімо, неможливо собі уявити причини 11 вересня 2001 року. Подібним чином і з Україною. Україна є Палестиною Європи. І поки не буде розв'язано українське питання, годі уявити собі сталий мир на європейському континенті, а завдано важливість Європи, то і годі уявити собі сталий мир у всьому світі. Те ж саме стосується історії. Олаф Шульц, і це той випадок, коли німецькому канцлеру треба вірити, назвав війну в Україні «Zeitenwende». Це німецький термін, який дуже тяжко перекласти, але це приблизно означає поворотна точка в історії, чи поворот в історії. Ми добре усвідомлюємо тепер собі, що світ ніколи вже не буде таким, як він був перед російсько-українською війною. Ми, однак, не знаємо, який він буде після війни і, як надіємося, після української перемоги. Але історія допомагає нам формувати нашу уяву. Є один проєкт, який хочу вам звернути увагу. В 60-х роках в Мічиганському університеті почався проєкт, який називається «Correlates of War» – «Співвідношення війн». Цей проєкт, який почала група політичних політологів і істориків, їм йшлося про те, щоб збирати дані, статистику про дані війн за останні 200 років і таким чином аналізувати певні тенденції. Підрахунки привели досить сумного висновку. За останні 200 років, а це, нагадаю, це, напевно, найбільш прогресивні роки в існуванні людства, отже, за останні 200 років було лише 12 років, коли не починалося нової війни. Але не було жодного року, коли не було взагалі воїн. Іронія полягає в тому, що найбільша статистика воїн, число воїн, була в 91-му році, коли розпався Радянський Союз і Україна просила незалежність. А оскільки ми звертали увагу на розпад Радянського Союзу, ми забули дивитися в інші точки зору. І це не просто, знаєте, недогляд. З цього недогляду виходять дуже серйозні помилки. Мабуть, пам'ятаєте, в тому самому часі Френсіс Фукуяма написав свідомий цей кінець історії. Кінець історії, кінець конфліктів і перемоги ліберальної демократії. Якби Фукуяма знав історію, він би, напевно, такого не писав. Знаєте, це ще раз показує, знаєте, як нас сказав в Радянському Союзі колись при кінці, що як приємно і легко бути філософом, тому що несеш відповідальність за свої висновки. Тобто історик не може дозволити собі тої приємності, яку має філософ, бо історична перспектива дозволяє бачити речі, які не видні щоденної перспективи. Вона нагадує нам, що зло існує, що в своїй історії війни є нормою, а мир на загал є винятком. З порядку денного світу не зникли геноциди. Назва українського міста Буча стала в один ряд з назвами Сребреніці і Дарфуру. Підрив електростанції Нові Каховці вже називають актом екоциду. Найновіша українська історія підтверджує прогноз Ганни Арендт, що проблема зла залишається фундаментальним питанням історії. І це якраз те, що постійно стверджував і повторював підкреслив Тоні Джад. В одній з своїх публічних лекцій він
він підсумував весь досвід 20-го століття таким чином. Цитую. «Нерозумно сміятися над тими, хто описує світ як арену боротьби між добром і злом. Якщо ми не можемо назвати зло злом, тоді в нас пов'язані проблеми з мисленням про світ». Ці слова недавно навела в своєму інтерв'ю Марсі Шор. Це було інтерв'ю, котре назвав Канадський інститут українських студій в університеті Альберти. Він його дуже молодий і дуже талановитий український історик. Він не тільки український історик, він родом з України. Його перше питання було, що сучасна російсько-українська війна говорить нам про правду зла у сучасному світі? Як ми сьогодні маємо розуміти соціальне і політичне зло? Оскільки це інтерв'ю велося не усно, а письмово, то в тексті слово «зло» було облапковане, як нереальне, а щось релятивне. І я хочу цитувати дослівну відповідь Марсі. «Я би не ставила слово «зло» у лапки». Постмодернізм приніс нам не лише скептицизм щодо онтологічної реальності правди, а також скептицизм про онтологічну реальність зла. Я доцінюю багато з откровень постмодерної філософії, я, однак, не є скептиком стосовно існування зла. Вибачте, в мене не дуже добре з дикцією, тому не знаю, чи ви добре відчули цю цитату, але ідея та сама, що ми не можемо зло реалізувати, бо воно є. І кожен історик, добрий історик, буде зазнати і буде це повторювати. Те, що каже Завджат. Хочу звернути увагу, тут один, на парадокс. Це інтерв'ю проводив український історик. Добрий історик, молодий історик, який знає Україну, походить з України, але з території, яка зазнала зла, криваві землі. Він, однак, свідомо чи несвідомо ставить зло в лапки. Тобто його, що робить? Релятивізує. Бо він вважає, що зло не є щось є реальне, а є явищем відносно. Припускаю, що пояснення цього парадоксу досить просте. Цей молодий, талановитий історик живе у світі Західної академії, де речі прийнято реалізувати. І, зрештою, скажу, це характерно лише для світу академії реалізувати всі великі речі, зло, правду, таке і всі інше. Це характерно для західного світу взагалі. Навіть Папа Римський не можна назвати зло злом і воліє з ним вести перемовини. Я би сказав, що саме на це розраховує Путін і його пропагандистська машина. Одним з найкращих знавців цієї машини кремлівської є молодий британський журналіст Пітер Померанц. Батько походить з Чернівців, власне, з того міста, який згадує Джад. Пітер Померанц декілька років провів, працюючи на російському телебаченні. Він бачив, як воно виглядає з середини. Те, що він зробив висновок, дуже важливий. Він каже, що всі, хто працює на російському телебаченні, знають, що вони брешуть. Ніхто з них не вірить в правдивість того, що вони говорять. Але вони вважають, що вони не роблять нічого поганого, тому що не вважають, що правди не існує, а раз правди не існує, то брешуть всі. Отже, питання не в тому, брехня чи не брехня, а наскільки ця брехня ефективною, наскільки вона працює чи не працює. І Пітер Померанцев дав дуже цікаве означення, чим є Росія Путіна, звертаю його ще перед війною, бо це було ще одно перед війною. Він сказав, що Росія – це не є країна в прихідному стані, як багато думає. Це є певний тип постмодерної диктатури, що використовує мову інституції демократичного капіталізму з авторитарною метою. Я знаю це зі свого поля, те, що займається Східною Європою і Росією. Повірте мені, і це, напевно, підтвердять багато з присутніх істориків, в Західній академії існує течія, і не одна течія, яка зробила дуже багато зусиль, щоб показати нормальність російської історії. Що нічого аномального там немає. Мовляв, в Росії нічого особливого не відбувається, а якщо відбувається, то це саме або ще гірше відбулося вже на Заході. Вертаюся до Джата. І буду вже закінчувати. Чим важливий для нас приклад Джата? Він важливий, що Джад ніколи не робив таких речей. Джад ніколи не був конформістом. Він ніколи не йшов загальною течією. Він волів називати речі своїми іменами. І на кінець хочу вам нагадати один фрагмент з біографії Джада, який має безпосереднє відношення до Східної Європи і до України.
Ну, нагадаю вам, що батьківщина постмодернізму була Франція. Французька натальна історія була темою Джатта. Джат провів значний час в Парижі. Він не тільки вивчав своїх героїв, він ще й знав їх, багатьох з них. Він знав їхню вартість і часом не скривався говорити дуже гострі слова про їхні спроможності. Але те, що робили французькі ритуали, часом дуже казав в нього дуже серйозний скепсис щодо спроможності їх пояснити світ. І на початку 80-х років Джат пережив один з найдепресивніших моментів своєї академічної кар'єри. Він назвав це кризу середнього віку. Він, коли він хотів взагалі піти з історії, кинути історію як дисципліну, тому що вважав, що історія стала дуже конформістською. Він викладав тоді в Оксфорді, і саме тоді в англомовний академічний світ захилена мода на французький постмодернізм. Джат відчував відразу до нової інтелектуальної моди, особливо до того, як найлегко піддалися колеги. І тоді він подумав взагалі кинути наукову кар'єру. На щастя, сталося так, що він познайомився із колишнім чеським дисидентом, який тоді жив в Британії. Це знайомство дало йому привід для вивчення чеської мови. Джат не тільки вивчив чеську мову, але вивчивши чеську мову, він спакував декілька рюкзаків, книжок, які були заборонені в Чехії, і поїхав в Чехословаччину в 85-86 році, коли ще був той період нормалізації, коли ще про падіння комунізму ніхто не говорив. Він поїхав туди, щоб вчити студентів, яких вигнали з чеських університетів за антикомуністичну пропаганду. І він відчув, що він робить щось по-справжньому корисне. І це його вилікувало від цієї кризи середнього віку. Як він признавався пізніше, його пригоди з Чехією, я цитую, назавжди вилікували мене від мітологічного соліпсизму постмодерної академії. Чеський досвід відкрив для Джата Східну Європу. Світ Вацлава Гавела, Адама Міхніка, Чеслава Мілоша. Без цієї книжки, власне, не було б головної книжки. Без цього відкриття Східної Європи не було б головної книжки, посттвор. Важливість цієї книжки полягає, зокрема, в тому, що це одна з небагатьох синтезів історії, де Східна Європа присутня на рівні з Західною. І дуже важливо в цій Східній Європі дуже багато України. Це, може, перша синтеза слова, де так багато є українських сюжетів. Бо, як вважав, я тут повторюю, Східна Європа має багато сказати Західній про природу зла, про умови, якщо Західна готова буде Східну Європу чути. Завершую. Теперішня війна в Україні помножила цей висновок у десятки, якщо хочете, в сотні раз. Українці відчули на своїй шкірі, що таке зло, що воно існує. А от кожен не знає, що існує правда, що цінності реальні і що історія має значення. І що це все варто боротися, часом жертвуючи найдорожчим, що маєш. Українці відкривають шанс для цього світу. Звісно, якщо світ хоче і зможе цим шансом скористатися. Я повторю слова Джатта, цитата. Україна є символом складності сучасного світу. Це не робить наше життя легшим, але це спонукає наш розум до концентрації. Як я вже казав, мій виступ складається з двох частин. У першій розповідав, як Джат прийшов на Схід, зокрема Україну. І настільки міцно він коренився тут після своєї смерті. Можна сказати, що Джат найбільше живе в Україні, власне, після смерті, життя після смерті. У другій частині пробував говорити про те, наскільки важлива є Україна для розуміння викликів сучасного світу. На мою думку, вивчення України важливе з тої причини, що Україна не тільки ставить питання про майбутнє світу. Вона ще має ключі для пошуку відповіді, де ці відповіді можна шукати. Моя думка полягає в тому, і це моя заключна теза, що дві частини цієї розмови Джат пішов на схід, а Україна є ключовою територією, зустрілися саме тут, в Красногруді, знову. Зустрілися інтелектуально і фізично. В особі декількох українців, поляків, литовців, одної німкені, одного дачани, чотирьох американців. Цайтенвенде, повороти історії, мають змінити цайтгайсту, духу, відчуття цієї пори. Не можна змінити світ, не змінюючи способу думання про світ. Це, мабуть, знаєте, теза Маркса, четверта теза Фейербаха, що досі всі філософи пояснювали світ, а справа стоїть в тому, щоб його змінити.
Тепер же ця теза звучить інакше, тому що ставки стали вищі. Не мова йде вже про зміну світу, де ми на порятунок світу, тому що ми 90 секунд до кінця цього світу. Ставки зросли до небес, але так само зросли наші можливості. І це найбільше оптимістичне цього нашого висновку. Бо війна – це наша найбільша катастрофа, а вона є найбільша катастрофою. Вона також містить собі нагоди, якими буде великий гріх не скористатися. Не факт, що нам це вдасться, скористатися цих нагод. Минуле має багато прикладів, коли історія була на поворотному пункті, але послизнулася і не змогла повернутися. Ця загроза існує далі. Але поки ми зустрічаємося, читаємо і обговорюємо Джатту, чи Снайдера, чи Колоковського, чи Вайл, думаю, сперечаємося з українцями і про Україну, ми даємо шанс історії не послизнутися. А тим самим збільшуємо шанс на перетинок світу. Дякую. Co teraz będziemy robić? W jakim języku? Myślę, że pytania możemy, bo będziemy zapraszali Państwa do rozmowy. Proszę. Ja specjalnie nie powiedział paru tez. Za szczególnym to może dla ukraińskiej edytorii, a może jedynego okazji. Bo ja mam swe własne punkty krytyki Dżata, a co ważne, mam ważne punkty jeszcze ostrze krytyki samego z siebie w tym kontekście wojny. Ale mam zawsze nadzieję, że może te punkty wyjdą w naszej dyskusji. Także zapraszamy Państwa. Staszku, Ty jesteś z mikrofonem, tak? Także proszę, kto można zawsze w swoim języku zadawać pytanie. Ja w międzyczasie, jak będziecie się Państwo zastanawiali, to chcę tylko powiedzieć o tym, że Jarosław Hrycak jest autorem książki, ostatnia jego książka, nazywa się Globalna Historia Ukrainy. Aha, ale ta, która się ukazała w Ukrainie w ubiegłym roku i już jest sprzedana w nakładzie 40 tysięcy egzemplarzy. Będzie wkrótce po polsku. Już od września Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie opublikuje tą książkę. Także mamy tylko dla Państwa te rozważania o XX wieku, które przeprowadził Timothy Snyder z Tony Judd'em. Bardzo proszę. Dzień dobry. Tomek Rezydentemski z Ostródy. Przyjechałem tu do Państwa posłuchać Pana Profesora. Zajęło mi to 4 godziny, ale jestem wdzięczny za to, co słyszałem. Chciałem Profesora spytać, gdyby był profesorem, profesor Demiurgiem i mógł poukładać Europę Środkowo-Wschodnią od nowa na następne 100 lat, to jak by to wyglądało? I mam takie pytanie jeszcze dodatkowe. Jakie konkretne narzędzia moglibyśmy teraz zastosować, gdyby już profesor tym Demiurgiem nie był, żeby to się ziściło? Kiedy? Dziękuję bardzo panu oczywiście za te 4 godziny, które zabrał pan, żeby dobrać tutaj. Jeżeli by był Demiurgiem, to skasowałby w ogóle ten region. Bo uważam, że jest to podstawowa Europa. Nie żadna wschodnia, nie centralna, to jest Europa i może więcej Europy niż jaka inna Europa teraz. Właśnie o to chodzi. Ja może coś powiedzieć, to nie jest mój projekt, przykład. Ja będę mówić po polsku, może to jest... Dobrze, może to. Ja skorzystam się z przykładu, który należy do mojego kolegi, arcybiskupa Borysa Gudziaka. Był i będzie chyba jeszcze nie raz. Otóż kiedy my wyjechaliśmy na Majdan, na drugi Majdan, który był niebezpieczny, jechali studenci i my oczywiście, my jako starsi, jako weterani, mówili z nimi, co można robić, co nie można robić na Majdanie, żeby było bezpiecznie. I był nas jeden bardzo dobry, wybitny wykładowca, taki katolicki taliban, bardzo ostry, fundamentalist, który wyszedł na scenę i mówił, że tak,
My pojedziemy wszyscy na Majdan, ale ja nie chcę do Europy. Bo Europa to jest coś, co jest bardzo skorumpowane, LGBT i inne rzeczy. I to jest nie jest rozwiązanie. I idę Rady Ukrainy, a nie Rady Europy. I wtedy Borys powiedział coś bardzo ważne. Ja to zawsze lubię powtarzać. On mówi, patrzcie, zobaczymy sobie coś takiego. Zobaczmy terytorię Palestyny. Początek tego wieku, tak? Pojawi się tam jakiś dziwny prorok, który chodzi i mówi, że jest syn Ojca Boga, tak? Zbiera wokół siebie jakiś tam włościan, rzemieślników, nie wiem kogo. Nawet nie wiadomo, czy nie umieją czytać. Chodzą po tej Palestynie, coś tam mówią, kończy się to bardzo kiepsko, bo jego aresztują, krzyżują i wszystko i skończy się. I jeden z tych apostolów, rzemieślników, Piotr, idzie do samego centrum imperium, Rzymu. Bo z punktu widzenia Rzymu, Palestyna to i nic. Co to jest Palestyna? Tak? Jakieś zadupie sobie tam, tak? I ten biedny chłopak, apostol Piotr idzie do Rzymu i tam tak bardzo kiepsko kończy. Ale za tysięcy lat główny kościół w Rzymie nazywa się jak? Kościół świętego Piotra. Oto jest ta teza, którą zawsze mówimy, i to, którą Krzysztof mówi i Dżad mówi, pogranicze jest bardzo ważne. Bo centrum jest często jest chłodny i niekreatywny. Wszystkie ułożone. Najciekawsze rzeczy, a to państwo chyba dobrze wie po tym powiedanku Piłsudskiego, robią się na pograniczu. Wie to państwo to porównanie, że Piłsudski porównywał Polskę do rosyjskiego obwarzanka, że wszystko, co jest dobrze, to na pograniczu, a w centrum jest wielka dziura. To, to same to. To znaczy tego i mówię, że mnie się zdaje, że ta wschodnia nasza Europa, nas właśnie tym się ważnym pograniczem, który teraz może w ogóle zmienić nie tylko geograficzną mapę tego świata, ale mapę mentalną. To był właśnie główny jakby to, co wiedziałem powiedzieć, ale mi się zdaje, że to przed nami już próbował powiedzieć nam Dżad. Skończyli się z pytaniami, tak? Możemy już iść, tak? Ja bym chciał, żeby pan profesor zechciał się ustosunkować do tej ostatniej awantury, jaka się odbywa po wypowiedzi pana profesora Czaputowicza, że Polska się zachowuje jak hieny i szakale. Nie wiem, czy pan zna tę wypowiedź. Znam to, oczywiście znam, bo to zaczęło się jeszcze z wypowiedzi Łukasza Jasiny, który jest nawiasem mówiąc bardzo dobrym historykiem, który uważał, że właśnie teraz podczas wojny, że rząd polski ma wymagać od Ukrainy, żeby wybaczenie za Wołynię. Bardzo mówię, przykro mi jest bardzo. Przykrość za Ukrainę oczywiście, że nie możesz dać sobie rady z Wołynią. I mam wrażenie, to może bardzo szczerze, że to nie będzie już bardzo szybko. My robiliśmy bardzo długo różne sposoby i widzę, że Wołynia jeszcze nie będzie pracować w Ukrainie bardzo długo. Ale jeszcze przykrość za stroną polską. No nie będzie co powiedzieć. No. Kiedy patrzysz, co się dzieje w Ukrainie, kiedy żyjesz w Ukrainie i każdy dzień przeżycie, żeby i ktoś ci mówi, że masz się w tym czasie jeszcze wybaczyć się to, co stało, co się stało, no, to jest już przesada. Minimalnie mówiąc przesada. Ja mówię o moralnych tych rzeczach, ale co może więcej mówić? No, może ktoś lepiej powiedzie, nie wiem, co Timothy na to mógłby powiedzieć, na te zdanie. No cytat jest też, że Ukraina wypada teraz wybaczyć się na to, że Polska przeprosić się za Wołyń, bo Polska na tyle pomaga Ukrainie, że Ukraina musi się teraz skorzystać z tego, żeby poprosić o wybaczenie za Wołyń. Więc w duchu naszego wspólnego kolegi Toniego Dżada powiedziałbym, że każdy moment jest dobry moment dla historycznej dyskusji, ale stwierdzenie, że Polska jakoby pomaga Ukrainie po to, żeby
odbyła się dyskusja z konkluzją już z góry, znaną, wydaje mi się, tak, przykre oczywiście. Ja, jak już mam mikrofon, to może zmieniam temat, bo nie wiem, Sławko, czy mam pytanie, ale mam oczywiście twój wykład mnie osobiście bardzo, do mnie bardzo osobiście docierał i na pewno też do innych. I pierwsza uwaga była, że jeżeli się nie mylę, o tym nie wspomniałeś, ale Tony Judd na swój sposób, bo to był introwerta raczej, był bardzo koleżeński, czyli bardzo świadomie budował środowiska właściwie. I jak ja ciebie słyszę, to ja myślę właśnie o tych pograniczach środowisk, ale też o tym, że ktoś bardzo świadomie buduje środowisko akademickie, czy intelektualne, czy moralne. I oczywiście jak mówisz o twoich studentach, to mi przypomina oczywiście samego Judda, który nie miał tak dużo studentów w sensie formalnym jak ty, ale kultywował i wychowywał bardzo świadomie. I to jest druga uwaga dotycząca twojego wykłada i w ogóle twojej historiografii i Tony'ego. Mianowicie Judd był ciekawy między innymi dlatego, że uczył się ciągle od młodszych. Więc oczywiście masz rację co do języka czeskiego, ale on uczył się też bardzo świadomie od młodych i z tego powodu był w stanie uczyć się o tej, już nie mówimy o wschodniej Europie, ale o tej Europie rodziny, ale o tej Europie najważniejszej, czyli o wschodzie. I też jak mówisz o tym większym świecie i o związku między Europą i o większym świecie, kluczową sprawą w jego książce Po wojnie jest właśnie to, że budowanie Unii Europejskiej było organicznie związane z upadkiem europejskich kolonializmów. To jest rozdział, jeżeli się nie mylę, 7 tej książki. I akurat ten związek jest, mi się wydaje, bardzo, bardzo ważny dla Ukrainy, bo możemy się nie zgodzić o tym, jeżeli to jest wojna kolonialna czy nie, ale ta kwestia imperializmu europejskiego jest oczywiście, to jest koncepcja kluczowa w komunikacji Ukrainy z Europą, ale też z resztą świata. Więc trzeba się do tego stosować. I Judd był akurat, jeżeli się nie mylę, tym pierwszym, który koherentnie właśnie, czyli sceptycznie, ale ciekawie o powstawaniu Unii Europejskiej w ten sposób pisał, że to jest organicznie związane z upadkiem imperiów, że to było jakby Unia Europejska jest zastępczynią już nie istniejących imperiów. Dzięki tej książce i tym, chyba ta anegdota jest w książce, ale kończą anegdotą, jest wykład na Harvardzie Leszka Kołakowskiego, lata 80. I w pierwszym rzędzie jest Tony Judd razem z Timothy Garton-Ashem i Kołakowski mówi cały czas o diable. I Judd i Garton-Ash do siebie szepczą i pytają, ale jaka tu metafora, jaki jest tutaj symbolizm? I szepczą i szepczą i szepczą. I w pewnym momencie Garton-Ash mówi, nie, ale on mówi o diable. I właśnie, że mamy ten, bo mi się wydaje, że jak mówimy o mostach i o pograniczach, to też ten most do tej metafizyki albo pogranicze do metafizyki to są bardzo ważne, bo ja się oczywiście z tobą totalnie zgadzam, że nie można mówić o współczesności, ale też o historii bez tego kąta metafizycznego. Dziękuję bardzo.
Przyszedł mi do głowy nareszcie odpowiedź na pana pytanie, bardzo krótkie. To, co Zełenski powiedział na takie same pytanie włoskiemu żurnaliście, który zapytał, on mówi, że tak naprawdę to nie i Włochy pomagają Ukrainie, kiedy pomagają Ukrainie, to Włochy pomagają siebie sobie. To samo z Polską. Kiedy Polska pomaga Ukrainie, to nie tylko pomaga Ukrainie, ale pomaga samo sobie. Oczywiście nawet nie biorąc do uwagi kontekst militarny, ale ile młodych ludzi demograficznie wykształconych dostała Polska za te parę lat. To zdaje się, że takie zdanie brzmi bardzo cynicznie, że to tylko Polska pomaga. I zdaje się, że to jest działa w dwie strony. Jest to taki słynny, pan może pamiętać, była taka słynna karykatura w Gazecie Wyborczej w 18, przed COVID-em, że święta rodzina, Maria i Józef z Jezusem idą do Polski i tam napisano, że Palestyńczykom wchodzą zabroniony. Ja mam, Sławku, dwa właściwie pytania, bo no wszyscy oczekujemy, że ta peremocha w końcu przyjdzie. Czyli peremocha, czyli zwycięstwo, koniec wojny. Jak myślisz, jakie masz przeczucia, co będzie największym wyzwaniem w tej nowej fazie globalnej sytuacji? W samej Ukrainie i też jak patrzysz na nas, na naszą możliwą pomoc czy współdziałanie, to co wydaje ci się, że byłoby najważniejsze w takiej sytuacji, gdybyśmy już trochę mieli zacząć o przyszłości myśleć? Mnie się zdaje, że głównym pytaniem nie jest ukraińskie pytanie, głównym pytaniem jest pytanie rosyjskie. I głównym wyzwaniem dla Ukraińców, dla Polaków i wszystkich Europejczyków by transformowanie Rosji w normalne państwo. To, o czym mówi Timothy. To znaczy, żeby pozbyło się nie tych wszystkich głupich aspiracji i stało się nareszcie coś podobnego do współczesnej Niemców czy innych. To nie jest moje zdanie, a to jest zdanie, które powiedziane już paru rosyjskich opozycjonistów, że sama Rosja sobie rady nie da teraz. Że choroby, problemy Rosji zaszły tak daleko, że praktycznie nie istnieje ani społeczeństwo rosyjskiego, ani elity rosyjskiej, która mogłaby naprawić sprawy samopodobne. To znaczy to, że będzie potrzebne zewnętrzne, tak? Zewnętrzne, jak to się mówi, interwencja może tym sposobem, nie jest wojenna interwencja, a przez, nawet nie pomoc, presja. Presja. To znaczy inozemcy, jest taki słynny ekonomista, on pisze tak, że w ogóle pisze bardzo radykalnie, że Rosji trzeba pozbawić części suwerenizacji. Że w paru dziedzinach Rosjanie nie mogą nic powiedzieć teraz, będą jakiś czas. Mi zdaje się, że to jest najbliższe wyzwanie. Bo ja rozumiem dyskusję, bo jaka jest problema z Rosją? I to był taki dobry historyk rosyjski, nawiasem mówić z Odessy, dysydenta. Nazwisko wypadło, kiedy taki mówiłem, zaraz przyjdzie mi do głowy. Janow, Aleksandr Janow, który pół życia spędził w Stanach Zjednoczonych, kiedy jego wyrzucili z Związku Radzieckiego. On pisał, że istnieje coś takiego, co się rosyjskie wahadło. On mówił, że historii Rosji nie mało, dość było wielu przykładów, kiedy stało się Rosji zreformować. Zrobić z niej normalne państwo. Za ostatnie 200 lat chyba 8 takich było okazji, zaczynając od Napoleona. I czasem, krótko, czasem dłużej, za Aleksandra II to praktycznie 20 lat te reformy, które były bardzo dobre reformy, sprawa transformacji Rosji, jeżeli nie liberalne państwo, to chociażby konstytucyjną monarchię. Co jest problem? Że każda taka próba kończy się jeszcze dłuższą reakcją, jeszcze silniejszymi represjami,
i jak wynik agresji proti sąsiadów. Czego my się Ukraińcy boimy i to my mówimy, że kiedy my damy sobie radę teraz z Putinem, to nie znaczy, że nasze dzieci czy wnuki czy nie będą zmuszone, będą walczyć, bo będzie nowy Putin. Prawie nie Putin, jest potem wahadle rosyjskie. A to znaczy, że trzeba Rosję transformować. I to mi się zdaje jest największe wyzwanie dla Ukraińców, oczywiście Polaków, Litowców, ale wszystkiego europejskiego kontynentu. Ja nie dosłyszałem tego passusu o istocie, o odkryciu istoty zła. Jakoś nie w tłumaczeniu mi to uciekło i chciałem prosić o jakieś tutaj wyjaśnienia, ale chciałem parę zdań na temat, który pan poruszył tam w tym kontekście. Mianowicie chodzi o kontekst prawdy. I tej walki na to, kto lepiej potrafi kłamać, prawda? I ja tak odczuwam to zło dzisiejszych czasów jako problem bardzo powiązany z dramatem niszczenia prawdy. Profesor Snyder napisał taką książkę Droga do niewolności, w której jeszcze przed tą drugą częścią konfliktu, wojny, opisuje taki zmasowany jakby atak artyleryjski na Rosjan, na prawdę. Nie? Jednym z przykładów tam jest te kpiny propagandy putinowskiej po zestrzeleniu samolotu holenderskiego. I ja widzę problem atakowania prawdy jako jeden z głównych problemów zła, że ten świat takiej nowej tyranii, on próbuje powiedzieć, nie ma prawdy. Próbuje zaatakować samą prawdę w jej istocie. I to się wydaje straszne, ale Ukraińcy, zdaje się, nieźle sobie z tym radzą. Dziękuję bardzo. To jest to słynne zdanie. Boję się, że nie otwarzę jego dobre, ale w czym polegają hipokryzja diabła, hipokryzja? Że udaje, że nie istnieje. To jest główne. To znaczy, że problem prawdy jest powiązany z problemem zła. To jest to główne, to jest sedno tej naszej rozmowy, to co pisze teraz Timothy w tej swojej nowej książce. Że zło udaje, że nie istnieje. I to jest główne sedno tego wszystkiego. Co można zrobić, ja nie wiem, ale właśnie, że w Ukrainie jest to uczucie, że zło istnieje. Może to najlepsze by Marcy powiedziała, bo to bardzo dobrze książka. Mi się bardzo podoba ta książka o Euromajdanie. Jeżeli państwo nie przeczytali, niechaj nie przeczytam, bo mówi za Marsję, nie widzę, że jestem tu Marsję. Może ty lepiej sama powiedziesz, Marsję. Czy ty sama by powiedziałaś o tym moście szklanym? Marsję? Przepraszam, Talika mówiła do mnie i ja nie złapałam, o czym mam mówić teraz. Nie, ja mówię o tym sużecie, o tym młodej kobiety, która by zastrzeżona na Majdanie i o tym metafory Kolakowskiego, szklanego mosta. A. Jeżeli mogę. Ten. Książki Ukraińskie nocy. Tak. Czy muszę mówić za ciebie, Może powiedzieć za ciebie, jeżeli chcesz, ale może ty lepiej to powiedziesz. Tak. Na pewno, że powiesz lepiej. Ale czy chodziło o ten most epistemologicznie? Tak. Bo mnie się zdaje, co jest bardzo ważne, bo to, co pan mówi. Ja nie mogę to powiedzieć w języku polskim, ale to, co się stało w Ukrainie, i mówi to w angielskim, epistemological breakthrough. Jak to? Epistemologiczne.
To jest bardzo ważne. To znaczy, że pokazuje się, że... Proszę? W pojęciu prawdy. Że prawda istnieje i że może, jeżeli nie możemy jej poznać do końca, to nie oznacza, że nie musimy jej starać się poznać. Tak, tak. No, teraz już wiem właśnie. To chodzi o to. Właśnie rozmawialiśmy o tym ze sobą chyba zaraz po Majdanie, nawet w Warszawie. No chyba podczas rozmowy w Warszawie o Majdanie po polsku. I ktoś chyba zadał nam pytanie, jaka jest nauka Majdanu dla Zachodu. A ja wróciłam w tym momencie do wykładów Kołakowskiego właśnie na swojej uczelni w Yale w latach 70. A Kołakowski wtedy wykładał o Husserlu. Właśnie o tej wielkiej próbie by dotrzeć do prawdy. I chodziło o most wtedy, ten most epistemologiczny od podmiota, czyli od nas sami, do przedmiota, no, czyli do świata. Jak można od świadomości ludzkiej do obiektywnej rzeczywistości świata. To jest taki słynny, wieczny problem mostu. Skąd w ogóle mamy pewność, że świat istnieje? Skąd możemy docierać do prawdy absolutnej? A Kołakowski rozmawiał o Husserla i on powiedział, że Husserl, on się starał więcej i lepiej i bardziej intensywnie i najgłębiej od kogokolwiek innego, żeby dotrzeć do tej prawdy absolutnie, do tej klarowności epistemologicznej. Jednak Kołakowski mówił, w końcu Husserlu się nie udało. Jemu się nie udało, bo problem tego mostu jest nie do rozwiązania. Nie ma takiego magicznego mostu od podmiota do przedmiota, od świadomości do świata. A jednak, Kołakowski mówił, nie wolno nam zrezygnować szukanie tego mostu. Mimo to, że wiemy, że takiego magicznego mostu, tego doskonałego mostu do doskonałej prawdy nie ma. Nasz moralny obowiązek polega na tym, by nadal szukać. Bo jak zrezygnujemy z szukania prawdy, to jest zrezygnacja z moralności. Że pytania epistemologiczne są już zawsze pytaniami moralnymi. Czy to ma jakiś sens? I właśnie teza Marsji polega na tym, że Euromajdan był sposobem budowania takiego mostu. Może na dalsze, kiedy zaszliśmy w historii ludztwa, no może to zbyt głośno powiedziane, to właśnie stało się w Ukrainie. Nie przez tego, że Ukraina jest taka piękna, czy jakieś tak, przez to, że stało się to w Ukrainie. Przez ten kryzys esencjalny, który też przeżywamy. I dlatego to bardzo odczuwamy. Bo jest jeszcze bardzo ważna książka, którą Państwo chyba nie znają, bo nie przetłumaczono żadnej z których znam. Książka nazywa Telling Truths About the History. Napisana przez trzech bardzo wyraźnych, wybitnych badawczych historii jeszcze w 90-tych latach. I oni piszą o tym samym, czy istnieje prawda historyczna. I oni mówią, że tak, że naprawdę może i nie istnieje, ale nie mamy prawa odmówić. Odmówić się szukania tej prawdy, bo na tyle szukamy, na tyle mamy poczucie godności, że my czegoś jeszcze warci. Bo dużo ważne jest, i to nie jest metafora tylko wybitna, jakaś metafora pusta. Rewolucja na Majdanie, bo rewolucja godności. To się bardzo czuło, to może teraz się może to mówić, ale kiedy na Majdanie, bo to było właśnie o to chodziło. O te sytuacje egzystencjalne dały te poczucie, że my bardzo długo. A wojna to jeszcze więcej zaostrzyła. Tak, mnie się tutaj jeszcze skojarzyło takie stwierdzenie Karla Poppera, który mówi, no nie wiemy, co to jest zdrowie. Tak, gdyby trzeba było podać
definicję zdrowia. Jednak każdy z nas zdrowym chce być. I mamy taką intuicję zdrowia. I Popper mówi, że największym grzechem intelektualisty, że człowieka zajmującego się humanistyką, jest rezygnacja z docierania do prawdy, że to jest to, co ja mam doświadczenie, że kiedy z kimś rozmawiam, z historykiem, bardzo często mówi się historyczną prawdę, to jest reakcja, jest jakiś uśmiech, bardzo ironiczny. O czym ty człowieku mówisz? Jaka prawda historyczna? A wtedy okazuje się, że to bardzo poważne zbliżyć. To. Przy tej okazji nie kończę jeszcze rozmowy. Myślcie Państwo nad pytaniami, jeśli będziecie jeszcze mieli, ale przy tej okazji chcę powiedzieć, że za parę dni będziemy mieli tutaj w tym miejscu spotkanie z Marcy Shore pod tytułem Humanistka w obliczu zła. Więc temat dalej będziemy drążyli i już na to Państwa zapraszam. A tym cytatem, Mirko, przywołałeś, nie wiem, czy ty znasz ten wiersz Czesława Miłosza, on się nazywa O modlitwie, kiedy Miłosz pisze, że nawet gdyby nie było drugiego brzegu, na most nad ziemią weszliby tak samo. Jest taki jego piękny wiersz. Dosięgniemy do drugiego brzegu, tak też jesteśmy już tam mniej nawet więcej. Nawet gdyby nie było drugiego brzegu, jest coś takiego w nas, że powinniśmy na niego wchodzić. Mhm. Więc ja chciałbym Sławku, żebyś się rozważał nad kwestią staroświeckości Tony'ego Judda, bo właśnie ta próba pisania książki po wojnie była niezwykła. Takich książek w ogóle mało jest i jak śledziłem pisanie tej książki, było mi już wtedy wiadomo, że już takiej drugiej książki o Europie powojennej nie będzie. I nie będzie takiej drugiej książki w ogóle, nie będzie, tak jak nie będzie drugiej książki jakości głównych nurtów marksyzmu Kołkowskiego. Już nie będzie i po prostu tak jest. Więc, ale ambicja, żeby pisać taką książką, jest jakoby XIX-wieczna. I mi się wydaje, że w tym jest jakiś związek z tą metafizyką, z tą wiarą w wartość szukania prawdy. Że on po prostu, że on miał to w sobie, on wierzył w sobie, między innymi dzięki temu, że on wierzył, że warto szukać tej prawdy. I to brzmi naiwnie, nie? To brzmi bardzo naiwnie, jak mówisz, bo jak wiem, jeżeli mówisz że z kolegą historykiem o tym, że szukamy prawdy, oczywiście zabiją od razu ciebie i potem wyrzucą z uniwersytetu, właśnie w tej kolejności. Ale mi się wydaje, że coś oczywiście w tym jest, że skala jego osiągnięć jest jakoby proporcjonalna do jego wiary w sobie, że on mógł szukać czegoś takiego jak prawdy historycznej. Innymi słowami, jeżeli wam się zdaje, jeżeli państwu się wydaje, że historiografia jest coraz bardziej skomplikowana i wyrafinowana i trudna do czytania, to może mieć coś wspólnego z brak takiej wiary. Chyba nie zgłaszam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Ale nie myślałem kategorii staroświeckich, o to mi chodzi, nikt nie myślałem tego żadu. Nawiasem mówić, nigdy go nie poznałem osobiście. Dlatego
Może tylko. Ale jeszcze... osobiście nie dostał świeckiego. Nie, ja mówię o to słowo staroświeckie nie jest ważne. Ta. No. Chodzi o to, dlaczego on. Nie musisz się ze mną zgodzić, ale chodzi o ambicją i skalę jego osiągnięć jako historyk, że mógł coś takiego pisać, bo oczywiście strasznie ciężko pracował nad tą książką, oczywiście, ale jednak miał ambicję niezwykłą i mi się wydaje, że to ma coś wspólnego z naszą dyskusją o epistemologii. Moim zdaniem, może mylę się, ale mi się zdaje, że jeżeli by ktoś z młodych ludzi starze powtórzyć ścieżkę Giotto, to by miał bardzo wiele problemów w świecie akademickim teraz. To znaczy, że naprawdę, że coś takiego można pisać, kiedyś był w statusie czony Giotto, bo świat jest akademicki jest całkiem inny. Niestety. Ale jakbyście nam mogli wyjaśnić troszkę bliżej, tym, którzy nie znają świata akademickiego, w czym jest ta aporia, w czym jest niezwykłość właśnie tej narracji, czy takiej książki jak Po wojnie, z waszej właśnie perspektywy akademicko-uniwersyteckiej? Ja może Tom to powiedzi lepiej, ale to, co mnie zawsze, to dlaczego lubię, bo styl jest bardzo ważny. Nie tylko co pisze Giotto, a jak on to pisze. Pisze bardzo krótkimi zdaniami, praktycznie jak Camus. Ja nie wiem jak po polsku pragmatyki. Przymotniki? Nie, przymotnik. Kiedy się mówi, że śnieg jest biały, to co jest biały? Pisze praktycznie bez przymotników. To jest bardzo ważne, bo to jest styl pisania. To znaczy, to jest prosta, gola prawda. Bardzo proste zdanie, bardzo. I ty czujesz to w tym tekście, że to, co on pisze, to jest bardzo blisko o ciebie. Bo to jest takie, ja przepraszam, zdradzam tak tajemnicę. Czym więcej skomplikowano pisze autor, to oznacza, że on nie jest dobry historyk. Proszę? To, bo właśnie czym polega Giotto? Ja zacząłem czytać Giotto w latach 90. New York Review Books. Ja od razu zwróciłem na uwagę glumy przez jego styl pisania. A potem już się zaczęło wszystko. Bo ktoś, żeby tak pisał klarownie i że piękność jego nie jest w frazie, a w myśli, to jest formułowane. To po prostu trzeba mieć talent na takie rzeczy. Ja chciałem skorzystać, jak już przejechałem te 4 godziny, jeszcze raz. Mam takie pytanie, jak już skasujemy tę Europę Środkowo-Wschodnią. Mam takie wrażenie, że to, co się stało, dobrze pokazało, że Europa Zachodnia to ma głównie interesy, jeśli chodzi o Rosję, a my tak naprawdę to jesteśmy egzystencjalnie chyba zagrożeni. Słyszałem kilka razy słowo Zachód, znaczy jednak chyba w opozycji do tego, gdzie my tu jesteśmy, a na pewno nie uzupełniając się. Ja pracuję w organizacji pozarządowej i myśmy od marca ubiegłego roku mieli w biurach ponad 7 tysięcy ludzi. Miasteczko ma 32 tysiące mieszkańców. Znaczy, jak zaczynam o tym opowiadać, to przepraszam, mam emocje duże. Ja widziałem zagrożenie egzystencjalne w oczach tych ludzi i nie wydaje mi się, bo... Tak, ja mówię o uchodźcach. Nie wiem, czy ta kamera to jest dobry pomysł. Chodzi mi o to, że jeśli Rosja jest wyzwaniem, to jak możemy sprostać temu wyzwaniu inaczej niż argumentem siły? Bo ja nie mam przekonania, że ten kraj jest w stanie się inaczej zmienić. Ale tu chodzimy w inne pytanie, komplikowane pytanie. Można tylko powiedzieć, że my pracowaliśmy z grupą ekspertów przez parę miesięcy, napisaliśmy to, co nazywamy się manifest stałego pokoju, tak? Co trzeba, jak zrobić? Może trwałego pokoju. Może tam pewne, zdaje się, że jest tłumaczenie język polski. Może wygląda to naiwnie, tam pewne punkty, ale teraz widzimy, że po pół roku napisania, że
paru z tych punktów już stały się banalnością. Nikt o tym nie mówi. To znaczy, są pewne mechanizmy, jak normalizować Rosję. Pytanie tylko, na ile będzie efektywny, i to znaczy, że nie trzeba szczególnie czegoś wymyślić. Są pewne mechanizmy, które jest. Ale może ja inaczej to pytanie odpowiem, jeżeli na pierwsze pytanie. Nie ja jestem teraz demiurgiem, Ukraina jest demiurgiem. Bo Ukraina tworzy Zachód. O to mi chodzi. O tym, że Ukraina tworzy nową Europę. Nie dlatego, że my jesteśmy taki piękny. Jesteśmy jeszcze, oczywiście są, jesteśmy. Popatrzcie na tych wszystkich, którzy tu siedzą. Jest bardzo piękny, tak? Ale tego, że mamy w tej sytuacji. To jest bardzo... Ja bardzo przepraszam. Ja powiedziałem coś nie bardzo politycznie korektnego, ale to, co powiedział mi jeden z żurnalistów amerykański w pierwszym miesiącu, on to bardzo krótko powiedział, że Ukraina to jest Viagra dla Zachodu. No mlodzenie. To znaczy, że my kreujemy ten Zachód. To Timothy Gerton Esch kiedy to bardzo to powiedział, jeszcze podczas pierwszego Majdanu. Że tak, jeżeli patrzysz się na Zachód, co jest Zachód? Zachód nie istnieje praktycznie. To jest z punktu widzenia może na Zachód nie istnieje, bo to oczywiście różne interesy, jak pan to mówi. Ale on mówi, że co jest, czym ważnym był ciekawy Majdan, pierwszy Majdan. Że po raz pierwszy składa się oś Waszyngton, Brusel. Zaczęli pracować razem. I ja widzę, że to teraz się też powtarza. Że coś się robi z tym światem, bo przychodzi. Nie może wszystkie, oczywiście, że może Hiszpania, Portugalia, coś inne jest, ale widzimy, że tworzy się jakaś nowa wspólnota. Na ile my nie widzimy, bo to zależy, ile długo to wojna będzie trwać. Inne rzeczy, ale mi się zdaje, że to jest co ważne, że ta ukraińska sytuacja stała się demiurgiem. Ona bardzo silno zmienia te rzeczy. Może się mili, może to jest moja nadzieja, ale bardzo to uczułem. A jaką rolę Polski pan w tym widzi? Proszę? A jaką rolę Polski pan w tym widzi? Ja uważam, że rola Polski może być bardzo podobna do Ukrainy, ale Polska też się musi zmienić. No oczywiście nie będzie mówić o czym chodzi. My rozumiemy bardzo dobrze. I mnie zdaje się, że nie idzie mowa tylko opisu. No, nie będzie mówić, co my myślę opisu i nie będzie pytać, co pan myśli, a mi się zdaje, że opozycja liberalna też musi się nauczyć nowego języka. To jest bardzo ważne. A mi się zdaje dlatego, że przegrała, że nie opanowała nowym językiem. Bo to jest, właśnie o to chodzi, język wartości. O to jest bardzo ważne. Nie to, jak to nazywało się, ciepła woda w kranie, tak? Ta metafora. Nie pracuje więcej. No to jest mi bardzo ważne. To właśnie, co Ukraina pokazuje? Trzeba nowego języka. Nowej narracji. Znaczy, jeśli można, nie polemicznie, ale trochę stawiając znak zapytania. Bo to, że Ukraina mogłaby być, bądź jest wiagrą dla Zachodu, chyba tak. Ale jest pytanie, czy Zachód chce tą wiagrę. Łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, których poparcie dla sprawy ukraińskiej jest w jakimś stopniu warunkowe, a nie bezwarunkowe, ostrożne i często ma się wrażenie bardzo wyczekujące jakiś rozwój sytuacji korzystny dla interesów Stanów Zjednoczonych, a niekoniecznie bardzo korzystny dla Ukrainy. W związku z tym może pytanie, takie, że tak powiem, dla geopolityki kluczowe. Jak pan widzi rolę Stanów do tej pory? Czy na Ukrainie są duże znaki zapytania, że to jest za mało, za późno? Za mało, za późno, ale pozytywnie. Bo bez tej pomocy po prostu nie byłoby co robić. To jest bardzo ważne. Jest takie zdanie, nie pamiętam, kto to sformułował pierwszy, kto z historyków. Z jedną z głównych przyczyn, dlaczego Antanta, a potem sojuszniki wygrali wojny, dlatego że Stany przyjednali się w ten kluczowy moment wojny z resursami i innymi rzeczami, to jest bardzo ważne. To się zdaje, że amerykański czynnik, faktor zostaje bardzo ważny. To znaczy, że trzeba wchodzić w szczegóły, a jednym z głównych szczegółów nazywa się Trump i wybory prezydenckie. Że to nie jest tylko to, że Ukraina, że Ameryka zbyt późno czy coś, ale sytuacja polityczna przed wyborami i nie będę tu chodzić. Timothy to bardzo, zna bardzo więcej te wszystkie rzeczy, o co chodzi, bo to jeszcze pomysł, to jeszcze sprawa jak wewnętrzno polityczna. To znaczy, że tak, oczywiście, ale
z tych wszystkich krajów, którym dostajemy pomoc, tak naprawdę amerykańska jest decydująca. To o to chodzi. Timothy, tak? Jeśli mogę, to króciutko najpierw na pytanie pana, który jeździł 4 godziny. Pan jest stał już legendą. A, tak. Nie, ale akurat w Krasnogródzie to jest norma. bo profesor Hicak odparł trochę dialektycznie na wcześniejsze pytanie, że właściwie to kwestia ukraińska nie taka ważna, a właściwie kwestia rosyjska. I potem pytanie wpadło, ale jak mamy wpłynąć na Rosję? Więc dialektycznie to też odpowiem, że właściwie przez Ukrainę, bo ja wątpię bardzo w możliwości naszych, czyli amerykańskich, czy zachodnich, możliwości bezpośredniego wpływu na Rosję. Bo jak ja patrzę na historię ostatnich, dajmy na to 30 lat, chcieliśmy, żeby Gorbaczow dalej był u władzy. Chcieliśmy, żeby nie odbyło się rozpad Związku Radzieckiego. Chcieliśmy, żeby Jelcyn dalej był u władzy. Chcieliśmy, ale właściwie nie ma żadnego momentu powodzenia w naszej polityce wobec Rosji. Chcieliśmy, żeby Putin nie napadł na Ukrainę. Momentów sukcesu w naszej polityce bezpośredniej do Rosji jest, jeżeli one w ogóle istnieją, jest ich bardzo mało. O ile mamy jakiś sukces wobec Rosji, to jest pośrednio poprzez Ukrainę. Więc najlepszą polityką rosyjską jest dobrą polityką wobec Ukrainy. I na dalszym, i to jest może prostackie, ale mi się wydaje, że najlepszy sposób na to, żeby wpłynąć, żeby mieć wpływ na Rosję, to jest budować jak najsilniejsze państwo ukraińskie i jak najsilniejsze społeczeństwo ukraińskie, bo to możemy robić. To leży w skali naszych możliwości wspólnych, europejskich i amerykańskich. Jeśli chodzi o Amerykę, to ja bym to stawał to pytanie trochę inaczej i może bardzo prowokacyjnie. W ogóle dlaczego tak jest, coś robimy? Bo jak się mówi w ten sposób abstrakcyjny o naszych interesach, ale jakie są te nasze interesy w Ukrainie? Jakie te są? Mówi się bardzo ogólnie o tym, że Ameryka ma takie interesy i zdradzi Ukrainy względem tych interesów, ale jakie te są interesy wobec Ukrainy? Nasze zaangażowanie w Ukrainie nie jest przede wszystkim sprawą interesów. To nie była nasza polityka. Nasza polityka nie była, racja czy nie racja, nasza polityka zagraniczna nigdy nie była usłabienie Rosji. To nie o to chodziło. Jest powód na to, że Ukraina jest jeden temat, być może poza Chinami, na który można mówić z członkami drugiej partii w moim kraju teraz. I chodzi właśnie o godność, bo ludzie uważają, to znaczy demokraci i republikanie, jest pewna różnica, ale większość po obu stronach uważa, że to jest po prostu sprawa godności, że po prostu coś się stało tak złego, że trzeba jakoś reagować. I to ma swoją właśnie wagę polityczną. I tak po prostu empirycznie jest, że wiszą flagi ukraińskie nad domami republikanów, tak i demokratów. Nie ma takiej drugiej sprawy w ogóle. Nie ma takiej drugiej sprawy i to jest bardzo ważne, mi się wydaje, bo jak się mówi o naszych interesach, to już jest krucho, bo nie widzę tak klarownie, dlaczego interesy amerykańskie by wprowadziły do takiego naszego zaangażowania. To znaczy ja osobiście to widzę, bo ja osobiście,
ale jak ja, na tyle ja znam rozmowę w Waszyngtonie, nie, to nie głównie o to chodzi i warto o tym wspomnieć, bo więc ja bym na to patrzył inaczej. Ja bym powiedział bardzo dobrze, że w ogóle Amerykanie się angażują i oczywiście ja się na tym ciągle pracuję, ale bardzo dobrze, że tak robią, ale błędem moim zdaniem jest mówić o Amerykanach jako o kluczowych postaciach tutaj, bo oczywiście empirycznie faktycznie tak jest. Faktycznie tak jest. Ale dlaczego gospodarka europejska jest tak sama duża jak nasza? Wy jesteście znacznie bliscy geograficznie Ukrainie. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? I dlaczego tak jest, że Europejczycy mówią o Trumpie z horrorem? Oczywiście ja też z horrorem, ale to mi się wydaje też stanowi pewną tutaj wymówką, że właściwie to muszą być Amerykanie i jakby Amerykanów nie było, to wielka tragedia. Ale dlaczego? Europejczycy powinni być w stanie tę wojnę w Ukrainie wygrać absolutnie bez nas. Absolutnie bez nas powinni się być w stanie to zrobić. I dobrze, że się angażujemy, ale ja bardzo nie lubię, jak mówimy o Amerykanach jako o Bogu, jeżeli Boga nie ma, to jest tragedia. Nie, to jest przesada oczywiście. Dobra, mam nadzieję, że tak. Ale więc jeżeli chodzi o Amerykanach i ich interesach, to nie jest tak skomplikowane. Amerykanie się starają, nie mogą rozumieć sytuacji w Ukrainie, bo po prostu ci, którzy decydują, nie są w Ukrainie. Ale i Trump będzie na pewno problem, jeżeli wygra, ale nie przede wszystkim wobec Ukrainy, wobec cywilizacji w ogóle światowej. Ukraina już będzie sprawą trzeciorzędną, jeżeli Trump wygra, niestety. Ale oni się starają i to nie jest tak skomplikowane. To nie jest tak, że Amerykanie próbują jakoby manewrować Ukraińców do pewnej pozycji, gdzie trzeba negocjować. Nie ma czegoś takiego. Oni robią to, co oni są w stanie mentalnie teraz robić. Mi się wydaje, że kwestia dynamiczna dotyczy akurat Europejczyków i Polaków. I to wraca do wcześniejszego pytania o Wołyniu. Że dlaczego Europejczycy jakby w pierwszej kolejności pytają, ale dlaczego Amerykanie się nie bardziej angażują? Dlaczego Europejczycy nie bardzo się angażują? To by było moje pytanie. Ja mam hipotezę, przepraszam. Hipoteza bardzo jest prosta, że przez ostatnie 70 lat Europa stała się regionem pokoju. I stała się iluzja, że to jest stale, tak? Stale. Dlatego nie potrzebujemy wojennego budżetu, armii, tych rzeczy. W końcu wychodzi, że NATO to jest znacznym stopniem Ameryka. I to jest bardzo empirycznie. To o to chodzi, mi się zdaje. Tylko z tego punktu widzenia mówię, że dla nas Ameryka bardzo ważna, bo wygląda, że Europa nie ma tych możliwości teraz, po tych 70 lat. Uważano, że nie będzie wojny, a Stany oczywiście byli w innym, jak to się mówi, przestrzeni i w innej świadomości. To mi się zdaje. Może myli się. No tu nie chodzi tak bardzo o potencjał gospodarczy, ale o potencjał militarny. Dziękuję panu. Właśnie to pan dobrze klarownie sformułował. Więc ile ostatnio wygraliśmy wojny, Amerykanie? Polskie wojsko jest silniejsze od rosyjskiego, więc zaczynamy od tego. Polskie wojsko jest teraz silniejsze od rosyjskiego. Zaczynamy od tego. Skąd to znamy? No, nie mamy żadnej empirycznej bazy. Nie. Troszkę, Sławku, nie jest tak, jeżeli chodzi o ostatnich 70 lat. Chodzi o właściwie ostatnie 30 lat, bo do końca zimnej wojny akurat Niemcy mieli świetne wojsko. Zgadzam się. Ale od tego momentu zaczęli mówić o tym, że pokój i tak dalej. I to był błąd, mi się wydaje. To był błąd, ale to jest akurat zjawisko stosunkowo nowe. Tymczasem Polacy
zaczynają mówić jak Niemcy w tej sprawie. Że mamy, okay, mamy fajne wojsko, ale nie wyobrażamy sytuacją, w której możemy, moglibyśmy konkretnie używać tego wojska. Tak? I więc mi się wydaje, że to jest warto o tym pomyśleć, że jest w ogóle w historii, nie mówią, że to jest dobrze, ale w ogóle w historii, jeżeli jest jakaś wojna w Ukrainie, kto się w tej wojnie angażuje? Mi się wydaje, że poziom angażowania polskiego nie jest wysokie, jest bardzo niskie. Jest bardzo niskie na historycznej skali i też, też w perspektywie tego egzystencjonalnego niebezpieczeństwa. Że Polacy teraz mają, jeżeli mówią, że Polacy mówią jak Niemcy, ja mam na myśli tę tendencję, żeby mówić, że to akurat Amerykanie decydują w końcu. Ale właściwie wasze wojsko jest już absolutnie zdolne do wielkich czynów. Ale jeszcze, no, trzeba od tego zaczynać, moim zdaniem, nie od Amerykanów. Proszę bardzo. Panie profesorze, ja jestem daleki od tego, żeby być dumnym z naszego wojska, szczególnie w stosunku do wojska amerykańskiego. Natomiast istnieje taka może trochę brutalna teoria, że Stany Zjednoczone, Ameryka naprodukowała lobby wojskowe tam, naprodukowała tyle broni, że ta wojna na Ukrainie, no to jest przewietrzenie magazynów. Gdyby tak było, jeżeli by tak było, to byłoby bardzo dobrze. To nie tak. Ja może krótko popowuję w tym wypadku, przepraszam. Główny problem, jaki jest główny problem teraz Ukrainy dla wojska ukraińskiego? Naciski, tak? Naciski. Żadne państwo, włącznie z Amerykanami, nie może powiedzieć i tyle nacisków, które potrzebuje strona ukraińska do tego, żeby wejść w wojnę na codziennej. Rosja ma przewagę. To jest bardzo ważne. O to chodzi. To nie jest przewyczenie. To jest, że nie ma tej ilości po prostu. Nie jest promożna, kapasty nie ma, żeby wyprodukować. Może będzie. Jest okropna ilość nacisku, paru tysięcy na dzień. Z obu stron. Żeby odpowiedzieć, bo Rosjanie mają straszne zapasy tych nacisków. Rosja jest biedna, ale zmilitaryzowana. Przepraszam. Przepraszam za piękną polską, za moją piękną polszczyznę. Bo to jest, co jest ważne w tej wojnie. Nie wiem, czy to pan myśli. To jest ciągle wojna jest konwencyjna. Oprócz tych wszystkich rzeczy, to jest wojna artylerii. Konwencjonalne. To jest ciągle wojna artylerii. Pociski są bardzo ważne. Nie możemy dostać to ilość pocisku, żeby zrównać się z tą rosyjską. To nie jest przewyższenie. Jeżeli by to przewyższenie, bylibyśmy bardzo szczęśliwi z tego. Pan odrabia 4 godziny. Tak, ja odrabiam. Aktywnie. Spodobało mi się tutaj. Ja mam takie pytanie, czy pan profesor jest przekonany, że Ukraina jest w stanie z tej perspektywy, gdy dostaje tylko pomoc militarną, ale w formie materialnej, a nie ludzkiej, zmusić, znaczy wygrać z Rosją do tego stopnia, żeby Rosja i podyktować warunki pokoju? Znaczy innymi słowy, czy NATO nie musi wejść i zaangażować się w konflikt, żeby on się zakończył pozytywnie dla Ukrainy? Chcielibyśmy tego, ale boimy, ale nie znaczy, że jak my rozumiemy te wojny, przepraszam za moją polską płaszczyznę dalsze. War of attrition, jak to będzie po polsku? Wojna of attrition. Na wyniszczenie. Na wysnażenie, Wyczerpanie. To jest ta wojna, i to ciągle się mówi, że to jest wojna na wyczerpanie. To znaczy, że w tej wojnie chyba nie będzie decydujących bitw. To znaczy, bo o co chodzi? Kto pierwszy drognie, kto pierwszy nie wytrzyma,
kto pierwszy dostanie jakiegoś moralnego ciosu. I na co liczymy? Na co liczymy bardzo ważne, że liczymy nie na zwycięstwo Ukrainy, a liczymy na kolaps Putina. To jest bardzo ważne. I to wtedy się inny sposób myśli. Co może robić ten kolaps? Oczywiście sankcje, ale sankcje nie są bardzo ważne. Ważne to, co się dzieje na froncie, bo każdy raz jakaś symboliczna wygrana, jeżeli Bachmut wróci się, to oznacza co? Że to jest delegitymizacja Putina. O to chodzi. Chodzi o delegitymizację Putina, dokąd Rosja nie zaczyna zrozumieć, dlaczego im ta wojna. I to dlaczego jej wojna, że Putin nie zdolny dalej prowadzić tej wojny. Bo ja to zawsze mówię, przepraszam, to jest takie słynne powiedzianko, że w 17 roku brytyjscy oficerowie żartowali między sobą, że jeżeli wojna będzie się kontynuować takim sposobem, to zabierze im 180 lat, żeby dojść do Berlina. A Berlin upadł za rok. Nie przez wojnę militarną, przez co? Przez kolap. Tak samo jak Rosja z Rosyjskim Imperium. To znaczy, to jest gra, kto pierwszy nie wytrzyma. Jeżeli by Ukraina została jedna z Rosją, to oczywiście nie rozumiemy, jaki był, bo nie mamy tych resursów. W końcu to jest wojna resursów. Technicznego, militarnego i moralnego też. Co jest bardzo ważne w Ukrainie, co jest bardzo piękny kraj, moralny resurs dalszy jest. Ukraińcy chcą walczyć, nie godzą się na kompromisy. I to jest bardzo ważne, że Ukraina nie przynajmniej do tego czasu, po półtora roku. To jest bardzo dziwne, po tych wszystkich stratach, które mamy, Ukraińcy są bardzo nastawione na te zwycięstwo. Jest to badanie, to sobie pokazuje. Właśnie o to chodzi. O to chodzi, że my czekamy, my pracujemy na kolaps Putina jako zwycięstwo tej wojny. To pracujmy razem. Dziękuję, zgadzam się w tym przypadku. Ja postrzegam ten problem w ten sposób, że jeżeli nawet reżim Putina upadnie, no to będzie nowy reżim, tak? I pytanie jaki? A wiemy z historii, że nawet elity intelektualne czy opozycyjne rosyjskie zawsze były imperialne. Znaczy, czy Dostojewski, czy Sołżenicyn na przykład, oni cały czas marzyli o imperium rosyjskim. Więc jak dokonać tej reedukacji tego społeczeństwa, no to ja po prostu nie wiem, jak to zrobić. Dziękuję bardzo panu za pytanie. Historycy mają dwa słowa, które starają się nie używać. Jeden stoi zawsze, drugi nigdy. Nigdy, zawsze. I to znaczy, że oczywiście, tak, zgadzam się, ale tego nie mówi tym wahadle, że to wahadle trzeba zatrzymać. A to znaczy, że trzeba coś Rosji na końcu zrobić. Bo do tych czasów Rosję odpuszczano każdy raz. Zwycięstwo, niech sobie robi co chce. Nie ma strategii co do Rosji. O to chodzi, że Rosja potrzebuje transformacji. Bardzo silnej transformacji, politycznej transformacji. Oczywiście tak, nie uda się nam pozbyć tego rosyjskiego imperialnego kompleksu jeszcze może przez jedną, dwie generacje. Ale musimy pracować. O to chodzi. Żeby szanse na takiego... No znaczy, my mamy bardzo prosty punkt. Może to śmieszne brzmi w tym naszym punkcie. Że jest wymogą, który ma Zachód, Ukraina wyraźnie postawić do Rosji, że w przyszłości żadny oficer FSB nie ma szansu dostać się do jakiejś... do władzy. O to chodzi. To znaczy, że są pewne rzeczy, nie mówię, że to jest pewne zrobić, ale że są pewne rzeczy, które można zrobić, żeby po prostu zmniejszyć, tak? Poniżyć. Nie zniżyć tej poziom tego wahadła, to znaczy. Tylko trzeba się zająć Rosją. Mnie się zdaje, ja nie jestem pewien, mnie się zdaje, że w ogóle nie ma żadnej strategii co do Rosji. Nie wiadomo, co z Rosją trzeba zrobić po tej wojnie. Ja nie wiem, istnieje coś, jakieś wizje w Białym Domu, co trzeba robić z Rosją po wojnie. Wydaje się, że nie. Proszę. To znaczy, wybacz, dlaczego mówię? Właśnie o co chodzi rol Polski w Ukrainie? Tylko Polska i Ukraina muszą stawić takie pytanie. Bo Ukraińcy i Polacy są najlepszymi ekspertami z rosyjskiego pytania. Nikt tak dobrze nie zna, co jest Rosja oprócz Litwinu, Polaków i Ukraińców. To znaczy, my musimy formować agendy. To jest nasza sprawa. Nie czekać, czy będzie jakaś agenda z Zachodu, Brukseli czy Waszyngtonu. My musimy sformułować tę agendę, co trzeba zrobić z Rosją.
Ja mam pytanie takie, z tego co mi wiadomo i co wielu Polaków wie i mówi o tym, duży procent Ukraińców ma rodziny bliskich swoich w Rosji. Ten kontakt był bardzo bliski przed wojną. Czy jest jakaś forma, próba zestrukturalizowania wpływu tych osób, które są w Ukrainie, na swoich bliskich, którzy są w Rosji, żeby była ta świadomość prawdy po stronie rosyjskiej bardziej powszechna? Ja nie mam żadnego rodzinnego w Rosji, tego nie mówię z własnego doświadczenia, ale z tego, co czytam i powadam się, co się staje, jak to się rozrywają te związki. Związki się rozbijają. Nie mówią do siebie. No, w ogóle przestali sobie mówić. To znaczy, może jest jakieś wyjątki, ale to jest chyba ta sprawa. Proszę. Ja zwrócę pani uwagę, niech pani przeczyta ten adres zwrócenia, tak? Terechowa, burgomistrza Odessy do Rosjan, które było jest chyba tydzień temu po tych bombardowaniach Odessy. To coś, co nie można przemyśleć jeszcze na pół roku temu. Terechow, który był jednym z najwięcej prorosyjskich polityków. Teraz zwraca się do Rosji i mówi, że nawet nie was nienawidzimy. To jest za słabe słowo. Że powiedzieć, jak my jesteście po prostu obrzydliwi. O co chodzi? I to jest to ogólne poczucie. To jest całkiem ta historia. Całkiem się powtarza. Że siedzi ktoś pod tym bombardowaniu, takim jak on jest w jakimś schronisku, i dzwonił ją z Rosji, mówi, że nic się z wami nie dzieje. I to jest ta realność, ta prawda. Bo oni patrzą w rosyjskiej telewizji. Oni uwierzyli, że ten główny kościół moskiewski, prawosławny w Odessie był zbombardowany niż przez Rosjan, a przez Ukraińców. O to chodzi. To znaczy to, co pomarańczy mówi, że siła tego klamstwa właśnie to silno działa. Bardzo ważne, że nawet ludzie, którzy z zachodniej Ukrainy, te, którzy wjechali na Sybir, bardzo wiele było tam, pracowali w Sybiru, to się samo stało. Po prostu nie mogą mi ze sobą mówić. Dzień dobry, dziękuję bardzo za wykład. Proszę pana, jeśli dobrze się orientuję, Nawalny dostał przedwczoraj... 18 lat. Przepraszam. Nawalny dostał wczoraj albo przedwczoraj 18 lat dłużej, jeśli chodzi o więzienie. Prigożyn około miesiąca temu albo dwóch przejechał 1000 kilometrów po granicach rosyjskich, właściwie przejmując 11 największe miasto w kraju, to tak jakby organizacja pozarządowa w Polsce zajęła Szczecin. I za to dobroduszny car wysłał go na Białoruś. Czy wiemy, jakim cudem Prigożyn jeszcze żyje? Nie. Dziękuję. Nie wiemy, jakim cudem, jak długo jeszcze będzie żyć. To jest pytanie. Bo nie tylko z Prigożynem się stało bardzo, a areszt Girkina. To jest, nie wiem, czy pan kojarzy, kto jest Girkin? To, który zaczął wojnę na Donbasie. Który jest krytykiem Putina, ale z krytykiem nie z tej strony ukraińskiej, a strony rosyjskiej, że Putin jest zbyt łagodny. I przez cały rok on prowadził tę kampanię na YouTube, był bardzo popularny i Putin mu nic nie robił. I tu raptem coś się stało, zaresztował go. I nikt nie wie, co się z nim dzieje. To znaczy, nie możemy wiedzieć, co oni tam myślą, coś innego, ale zdaje się teraz, że no to jest spekulacja, że Putin naprawdę nie boi się liberalnego czy Nawalnego, ale ostrzeże się tej jeszcze radykalniejszej części. Próbuje je zneutralizować. Ale to jest spekulacja, nie może nic o tym naprawdę powiedzieć. Możemy tylko, jeżeli będziemy długo żyć, może przez 20, 30, 50 lat, kiedy odkryje się archiwum, to zobaczymy, jakie tam są byli te wszystkie rzeczy. Ale teraz tylko może spekulować. Ale ważne, że aresztują już te krzydło. Nie tylko liberalowie, ale że i represje zaczęły się z tego boku.
Państwo, będziemy powoli zmierzali do końca. Dla mnie bardzo ważny i wykład profesora Chrycaka, i ta dyskusja. Myślę cały czas o tym, bo Timothy Snyder dzisiaj powiedział ważne rzeczy dla nas. My byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, że on historyk Europy Środkowo-Wschodniej, historyk naszych losów, rekonstrukcji narodów, książki, którą żeśmy tutaj wydali jako jego pierwszą w Polsce. Potem zabierał głos w sprawie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, przestrzegając wobec Trumpa rodzącego się niebezpieczeństwa i tego, jak Rosja potrafi wpływać na politykę, wybory i tak dalej, również w Stanach Zjednoczonych. Ostrzegał przed rzeczami, które się rzeczywiście potem wydarzyły, mając doświadczenie tutaj z naszej części Europy. Potem pamiętamy go jako tego, który mówił prawdę, tak jak Sławko powiedział, w Bundestagu Niemcom, ale nie słyszałem dawno Tima, żeby nam mówił. I tego chyba też potrzebujemy, to znaczy i dziękując za to, chcę też od razu zapowiedzieć spotkanie, które będziemy mieli tutaj również z Timothy Snyderem wkrótce, więc będziemy dalej kontynuowali te rozmowy, wszyscy czujemy, jak one są dla nas ważne, a tobie, Sławku, niski ukłon i duże dziękujemy. Może to zabrzmi zbyt patetycznie i sentymentalnie, ale naprawdę odczujemy wielką wdzięczność na to, co robicie. My nie możemy tak bardzo to wyrazić ekspresywnie, ale uwierzcie nam, że my to nie zapomniemy i to nie jest to nie jest pogroza. Dziękuję bardzo. Sława Ukrainy. Героям слава.